Przez tysiące lat ludzie wiedzieli tylko o planetach, które mogli zobaczyć za pomocą prostych teleskopów lub nawet gołym okiem, jeśli warunki były dobre. Ale pod koniec XVIII wieku słynny astronom odkrył nową planetę, która miała lodowo-niebieski kolor. Początkowo ludzie myśleli, że to gwiazda, ale później zdali sobie sprawę, że jest to planeta. Dziś znamy ją jako Urana, planetę znajdującą się ponad 19 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Jest tak daleko, że Uran potrzebuje 84 lat, aby okrążyć Słońce. Ten astronom odkrył również wiele innych ciekawych rzeczy w kosmosie, takich jak na przykład gwiazdy podwójne i mgławice. W połowie XIX wieku naukowcy zauważyli, że coś przyciąga Urana i dziwnie szarpie jego orbitę. Pomyśleli, że musi tam być inna planeta i skorzystali z obliczeń matematycznych, aby przewidzieć, gdzie będzie się znajdować. W końcu znaleźli Neptuna za pomocą teleskopu. Był on zbyt słaby, by móc dostrzec go gołym okiem, ponieważ znajdował się zbyt daleko od Słońca. Ekscytujące, prawda? Kto wie, ile innych planet jeszcze czeka na odkrycie w ciemnościach naszego Układu Słonecznego? W połowie XIX wieku astronomowie zauważyli, że na niebie dzieje się coś niezwykłego. Mała, skalista planeta o nazwie Merkury zachowywała się dziwnie. Nie podążała po przewidywalnej orbicie. Jednym z astronomów był wtedy genialny francuski naukowiec. Wysnuł teorię, że w naszym Układzie Słonecznym może znajdować się jeszcze jedna planeta, której nikt jeszcze nie odkrył. Znajdowałaby się ona gdzieś pomiędzy Merkurym a Słońcem. Ta hipotetyczna planeta, którą nazwał Wulkan na cześć rzymskiego boga ognia, miałaby niewiarygodnie gorącą powierzchnię i mogłaby być potencjalnym wyjaśnieniem dziwnego zachowania Merkurego. Nie miał całkowitej pewności, że to wulkan był jedyną rzeczą zakłócającą orbitę Merkurego. Jednak podekscytowani możliwością odkrycia nowej planety, astronomowie na całym świecie podchwycili pomysł związany z wulkanem. Jak na planetę, która nie istniała, ludzie mocno zaangażowali się w rozwijanie różnych pomysłów i zdobywanie informacji na jej temat. Niektórzy naukowcy uważali, że nie ma takiej możliwości, aby przegapili planetę o podobnej wielkości co Merkury. Trudno byłoby jej wtedy nie zauważyć. Istniała jednak niewielka szansa na istnienie mniejszej planety wewnątrz orbity Merkurego, która była zbyt blisko Słońca, więc nikt nie mógł jej zobaczyć. Według jednej z teorii znajdowało się ono około 13 milionów kilometrów od Słońca. Merkury jest planetą o najbardziej ekscentrycznej orbicie w naszym Układzie Słonecznym, ale jego odległość od Słońca wynosi około 28,5 miliona kilometrów. Oznacza to, że wulkan znajdowałby się poniżej połowy tej odległości. Teoria mówi też, że gdyby wulkan istniał, okrążałby Słońce co 19 dni i 18 godzin, a jego trajektoria byłaby nachylona do około 12 stopni w stosunku do trajektorii innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Położenie planety Wulkan w jego najdalszym punkcie od Słońca nadal byłoby zbyt blisko Słońca, aby dało się go zobaczyć gołym okiem, nawet o zmierzchu. Jedyną szansą na zobaczenie go byłoby zaćmienie Słońca lub jego przejście przed Słońcem, co jak mówi teoria miałoby miejsce od 2 do 4 razy w roku. Mieli teorię, że ta tajemnicza planeta znajdowała się tak blisko Słońca, że można ją było zobaczyć tylko podczas całkowitego zaćmienia Słońca, kiedy Księżyc blokował jego oślepiający blask. Za każdym razem, gdy dochodziło do zaćmienia, naukowcy spoglądali na Słońce w nadziei, że uda im się dostrzec wulkana. Bardzo się starali, ale bez względu na wszystko nie mogli znaleźć tej tajemniczej planety. Niektórzy astronomowie twierdzili, że zauważyli ją podczas zaćmień, ale nikt nigdy nie mógł tego potwierdzić ani znaleźć na to dowodów. Teoria związana z tą planetą musiała poczekać na lepsze czasy. Einstein miał inny pomysł. Znasz jego ogólną teorię względności, prawda? Twierdził, że grawitacja nie jest jakąś naturalną siłą, ale wynikiem zakrzywienia czasoprzestrzeni z powodu obecności gigantycznych obiektów kosmicznych, takich jak planety i gwiazdy. Planety krążą wokół Słońca po swoich zwykłych orbitach, ponieważ czasoprzestrzeń jest zakrzywiona. Oznacza to, że planety niejako spadają w kierunku centralnej gwiazdy naszego Układu Słonecznego. Einstein próbował wyjaśnić niezwykłą orbitę Merkurego za pomocą własnej teorii względności. W przeciwieństwie do innych planet w naszym Układzie Słonecznym, orbita Merkurego nie była zaokrąglona. Zamiast tego wydawała się lekko chybotać, jakby działała na nią jakaś niewidzialna siła. Einstein stwierdził, że może się tak dziać, ponieważ ogromna grawitacja naszego Słońca zakrzywia czasoprzestrzeń wokół niego. Twierdził, że mogło to zmienić nieco orbitę Merkurego. Społeczność naukowa potrzebowała trochę czasu, aby przetestować tę teorię, ale ostatecznie wydawała się ona najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem.
Mimo że teoria Einsteina dała nam bardziej eleganckie wyjaśnienie dziwnej orbity Merkurego, niektórzy naukowcy wciąż mieli nadzieję na istnienie planety Wulkan. Szczególnie trudno było porzucić tę ideę, ponieważ Merkury jest również planetą, którą naprawdę trudno zobaczyć z miejsca, w którym stoimy. Ale później coraz więcej naukowców zaczęło akceptować teorię Einsteina i chcieliby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca specjalnie po to, by przetestować teorię względności Einsteina, a nie z powodu planety Wulkan. Nie jest to jedyna hipotetyczna planeta, o której wszyscy mówią. Niektórzy uważają, że w zewnętrznej części naszego Układu Słonecznego może czaić się pewna tajemnicza planeta, ale w tym przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo. Nigdy jej jeszcze bezpośrednio nie widział, ale symulacje komputerowe pokazują, że tak zwana dziewiąta planeta lub planeta X prawdopodobnie znajduje się gdzieś za Neptunem. Neptun i planeta X mogłyby być podobne pod względem wielkości. Planeta X może być nawet 10 razy masywniejsza od Ziemi i krąży wokół naszego Słońca znacznie dalej niż Neptun. Rok na tej planecie może trwać od 10 tysięcy do 20 tysięcy lat ziemskich. Dla porównania, rok na Neptunie trwa 165 lat ziemskich. Coś tak dużego poruszającego się za Neptunem może wyjaśniać niezwykłe orbity mniejszych obiektów w pasie Kuipera. Pas Kuipera to obszar naszego Układu Słonecznego, znajdujący się poza orbitą Neptuna. Najprawdopodobniej jest tam wiele asteroid, komet i innych mniejszych ciał, w większości składających się z lodu. Pojawiła się jeszcze jedna hipotetyczna planeta o nazwie Nibiru. Pamiętasz te pogłoski o możliwym końcu świata w 2012 roku? Jednym z popularnych scenariuszy był taki, w którym Nibiru uderza w naszą rodzimą planetę pod koniec roku. Oczywiście nic się nie wydarzyło, nadal żyjemy tutaj cali i zdrowi, ale idea Nibiru wydawała się interesująca. Legendy na ten temat zaczęły się w latach 70., kiedy pewien człowiek wspomniał o Nibiru w swojej książce, twierdząc, że krąży ona wokół Słońca co 3600 lat. Nie ma jednak szans, by planeta o tak ekscentrycznej orbicie nie zakłócała grawitacji innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Z drugiej strony, gdyby Nibiru rzeczywiście zbliżyła się do Ziemi w 2012 roku, powinniśmy być w stanie dostrzec ją gołym okiem. Kilka prostych obliczeń wykazało, że Nibiru byłaby prawie tak jasna jak Mars w najciemniejszym momencie i jaśniejsza niż najsłabsze gwiazdy, które można zobaczyć nawet z miast. No cóż, może będziemy mieli więcej szczęścia za kolejne 3,5 tysiąca lat. W 2011 roku odnotowano istnienie komety, o której wiele osób myślało, że to Nibiru. Jednak gdy patrzysz na komety i planety przez teleskop, widzisz, że wyglądają one inaczej. Kometa ma obłok zwany głową komety oraz warkocz pyłowy, coś czego planeta nie ma. Co więcej, ta kometa nie uderzyła w Ziemię, zbytnio zbliżyła się do Słońca i rozpadła się. Resztki komety będą się przemieszczać w kierunku zewnętrznego Układu Słonecznego przez następne 12 tysięcy lat. Ciemna, tajemnicza i zimna przestrzeń kosmosu. Komety, asteroidy, planety, gwiazdy i coś czającego się tam, hen daleko za Plutonem. Tak, to może być dziewiąta planeta Układu Słonecznego, nad której istnieniem ludzkość zastanawiała się od setek lat. IRAS, czyli satelita astronomii podczerwieni, zebrała w 1983 bardzo interesujące dane. Mogą one być dowodem, że gdzieś tam kryje się dziewiąta planeta. Nikt nie wie, czy naprawdę istnieje, ale odkrycie to pomogło stworzyć model służący lepszemu zrozumieniu tego potencjalnego ciała niebieskiego. W 2016 uczeni odkryli w pasie Kuipera małe obiekty kosmiczne orbitujące w niecodzienny sposób. Pas Kuipera to obszar znajdujący się poza granicami Układu Słonecznego. Znajduje się za Neptunem i wygląda jak pierścień w kształcie donata wypełniony pozostałościami z czasów formowania się Układu Słonecznego. Obiekty w tym obszarze kosmosu mają dziwne orbity, prawie jakby odpychała je grawitacja większych ciał niebieskich. Stuk puk! Wracamy do dziewiątej planety. Jedna z teorii mówi, że może ona być od 5 do 10 razy bardziej masywna od Ziemi i oddalona od nas do 20 razy bardziej niż Neptun. Jedna jednostka astronomiczna jest równa odległości naszej planety od Słońca. Pluton znajduje się około 40 jednostek astronomicznych od Słońca. Z kolei dziewiąta planeta, jeśli istnieje, jest oddalona o 400 do 800 jednostek astronomicznych.
Jeden obiekt tej tajemniczej planety wokół Słońca trwałby od 10 tysięcy do 20 tysięcy lat ziemskich. To sprawia, że tak trudno nam ją wychwycić. Inna teoria mówi, że dziewiąta planeta mogła powstać między orbitami Jowisza i Neptuna, podobnie do pozostałych gazowych olbrzymów w naszym Układzie Słonecznym. Siła grawitacyjna jednego z nich prawdopodobnie wypchnęła ją z jej orbity. Potem mogła zostać wystrzelona jeszcze dalej niż 8 znanych nam planet i skończyć jako lodowy odpad, początkowo dość małych rozmiarów. Jednak z biegiem czasu dziewiątka oczyściła swą orbitę z zamarzniętych fragmentów skał i pyłu i wreszcie stała się prawdziwą planetą. Według jeszcze innej teorii, może to być planeta, którą jakaś gwiazda zgubiła, gdy mijała Układ Słoneczny. Tak czy inaczej, dziewiąta planeta nie odbija zbyt dużo światła, ponieważ jest za daleko od Słońca. Astronomowie nie są pewni, gdzie dokładnie powinni jej szukać. Kosmos jest ciemny, tajemniczy i nieskończony. To nie ulega wątpliwości, ale jeśli uda nam się ją znaleźć, to będzie pierwszy namacalny dowód, że w Układzie Słonecznym istnieje więcej planet niż myśleliśmy. Przejdźmy do interesującej egzoplanety oddalonej od nas o 90 lat świetlnych. Egzoplaneta to zasadniczo każda planeta znajdująca się poza Układem Słonecznym. Ta konkretna ma atmosferę z chmurami zawierającymi wodę. Jeden rok na niej trwa 24 dni ziemskie. Obiega czerwonego karła, o wiele ciemniejszego i mniejszego niż nasze Słońce. Dlatego, mimo że planeta znajduje się 8-krotnie bliżej swojej gwiazdy niż my Słońca, ma temperatury zbliżone do ziemskich. Ta egzoplaneta rozmiarami dorównuje Neptunowi. Jest o wiele rzadsza, co oznacza, że w większości składa się z gazu, w przeciwieństwie do Ziemi. Średnia temperatura wynosi na niej 60 stopni Celsjusza, co czyni ją jedną z najchłodniejszych małych egzoplanet, jakie dotąd odkryliśmy. A im chłodniejsza egzoplaneta, tym większe szanse znalezienia na niej atmosfery. Badacze odkryli ponad 4000 egzoplanet. Wszystkie znajdowały się w Drodze Mlecznej, przynajmniej aż do teraz. Astronomowie mogli po raz pierwszy dojrzeć planetę znajdującą się poza naszą galaktyką. Nazwali ją M51ULS1. Planeta ta znajduje się w galaktyce Vir, odległej galaktyce spiralnej, oddalonej od nas o 28 milionów lat świetlnych. Dawniej była tam ogromna młoda gwiazda złączona w tańcu grawitacyjnym z obiektem, który mógł być gęstą gwiazdą neutronową, czyli zapadłym jądrem gigantycznej gwiazdy lub czarną dziurą. Jej partner taneczny miał potężną grawitację. Żywił się gwiazdą, zachłannie odzierając ją z plazmy. Potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Nieznany olbrzymi obiekt, być może nawet rozmiarów Saturna, przeleciał obok i wybił tańczącą parę z Układu Słonecznego. Teraz nikt nie wie, co tam się dzieje. Niewykluczone, że to najbardziej odległa planeta, jaką do tej pory zidentyfikowaliśmy. Poza Układem Słonecznym znajduje się nowo odkryta planeta. Jest wielkości Jowisza i orbituje wokół dwóch gwiazd. Jak możemy zauważyć z powierzchni Ziemi, przebiega przed nimi obiema. Pełen obieg wokół nich, czyli jeden rok, zajmuje jej około 200 dni ziemskich. Odkrywając tę planetę, uczeni znaleźli również jej niecodziennego towarzysza. Był to bardzo gorący Jowisz, orbitujący wyjątkowo blisko wokół swojej gwiazdy. Jeden rok trwa na nim niecałe 2 dni ziemskie. Orbita tej planety jest naprawdę niecodzienna, a ona sama porusza się w kierunku przeciwnym do obrotu jej gwiazdy. Gdybyśmy mogli przebyć 57 lat świetlnych od Ziemi, zobaczylibyśmy w ciemnościach coś różowego. W miarę zbliżania się do tego obiektu stawałby się coraz większy i bardziej fascynujący. Naszym oczom ukazałaby się planeta w kolorze magenty. Znajduje się ona kilka miliardów kilometrów od Słońca i jest jedną z najmłodszych odkrytych dotąd planet. Ma zaledwie od 100 do 200 milionów lat. Podobnie jak Jowisz, składa się z różowego gazu. Gdybyśmy zbliżyli się do jej powierzchni, gaz ten otoczyłby nas niczym mgła.
Im bliżej i głębiej, tym stałby się ciemniejszy i nabrałby czerwonawego odcienia. Spójrz tylko na jądro planety. Jest mega gorące. Ze względu na panującą wysoką temperaturę, 240 stopni Celsjusza, planeta jest niczym piekarnik. Świeci tak jasno właśnie ze względu na ten żar. Widzielibyśmy również mgliście różowe niebo z chmurami zawierającymi krople zamarzniętej wody, całkiem jak na Ziemi. Ta egzoplaneta ma masę o połowę mniejszą od Ziemi i jest zarazem jedną z najmniejszych planet odkrytych poza Układem Słonecznym. Jej średnica wynosi 9000 km. Dla porównania średnica Ziemi to niecałe 13000 km. Planeta w większości składa się z żelaza, tak jak Merkury. Merkury ma masywne żelazowe jądro i bardzo cienką warstwę skorupy, co czyni go odmieńcem w Układzie Słonecznym. We wczesnych etapach swego istnienia co najmniej raz zderzył się z jakimś ciałem kosmicznym. W wyniku tej kolizji utracił zewnętrzne warstwy, zostawiając żelazowe jądro. Możliwe, że ta mała egzoplaneta również uczestniczyła w podobnym zderzeniu. Niewykluczone, że właśnie wtedy planeta została pozbawiona płaszcza i pozostało jej niemal wyłącznie żelazowe jądro. A może to po prostu pozostałość po gazowej planecie, która dawniej była rozmiarów Neptuna. Jej atmosferę z łatwością zdmuchnęłyby ogromne ilości promieniowania pochodzącego z gwiazdy. Ta planeta jest oddalona od nas o zaledwie 31 lat świetlnych. Jeden dzień na niej trwa mniej niż 8 ziemskich godzin. Jest niewiele większa od Marsa. Raczej nie osiedlimy się na niej, ponieważ panujące tam temperatury dochodzą do 1500 stopni Celsjusza. Możliwe nawet, że na stronie skierowanej do gwiazdy jest płynna lawa. W takich temperaturach z pewnością wyparowałaby atmosfera. Niewykluczone więc, że w przeszłości występowała ona na tej planecie. Gazowe olbrzymy, takie jak Jowisz, nie są w stanie podtrzymać życia ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, temperaturę i ciśnienie. Poza tym nie ma na nich pierwiastków mogących stworzyć życie. Natomiast na mniejszych, skalistych planetach, takich jak Ziemia, występuje więcej składników tworzących życie, na przykład tlen i woda w stanie ciekłym. Do tego dodajmy umiarkowany klimat oraz kilka innych czynników. To i tak nie znaczy, że na wszystkich planetach, które spełniają te warunki, istnieje życie. Trudno znaleźć planetę z warunkami podobnymi do tych na Ziemi, a przynajmniej takimi, które umożliwiają rozwój różnych form życia. Ale spójrz na Keplera-22b, jedno z naszych najbardziej obiecujących odkryć. Jest oddalona od nas o 600 lat świetlnych, dwukrotnie większa od Ziemi i z temperaturami w okolicach 22 stopni Celsjusza. To tak zwana superziemia, czyli kategoria planet, jakich nie znajdziemy w Układzie Słonecznym. Są one o wiele masywniejsze od Ziemi i jednocześnie znacznie lżejsze od lodowych olbrzymów typu Uran czy Neptun. Superziemie składają się ze skał, gazu albo mieszanki jednego i drugiego. Kepler-22b znajduje się w ekosferze swej gwiazdy macierzystej, która jest nieco ciemniejsza od naszego Słońca. Niewykluczone, że ma skaliste jądro. Może też na niej występować ocean, ale nie zamieszkują jej żadne formy życia. A przynajmniej jeszcze o nich nie wiemy. Choć uważamy za sukces odkrycie 8 planet Układu Słonecznego oraz ich 200 księżyców, tak naprawdę nie mamy pojęcia o tym, co faktycznie skrywa kosmos. I to do takiego stopnia, że pojawiły się spekulacje na temat istnienia dodatkowej planety. Uczeni nazywają ją planetą X lub dziewiątą planetą. Ten nieodkryty świat może się chować daleko za Neptunem. Asteroidy i planety karłowate znajdujące się w tym obszarze mają tajemniczo zakrzywione orbity, czego powodem być może jest właśnie planeta X. Opowieść o tym tajemniczym obiekcie zaczął snuć ponad 100 lat temu Percival Lowell. Był on wielkim miłośnikiem kosmosu i poza imponującym wąsem miał też niemały majątek. Farciarz za zgromadzone pieniądze skonstruował w Arizonie obserwatorium, które wykorzystywał do badania nietypowych ruchów Urana i Neptuna. Ich przyciągania grawitacyjne są o wiele słabsze niż u innych planet Układu Słonecznego, zupełnie jakby jakaś gigantyczna, niewidzialna siła odpychała je z orbit.
W 1906 Lowell postawił hipotezę, jakoby za Neptunem istniała inna planeta. Niewykluczone, że właśnie ona stała za tymi dziwnymi kosmicznymi wydarzeniami. Nazwał to potencjalne ciało niebieskie planetą X. W 1930 Clyde Tombaugh odkrył Plutona w obserwatorium Lowella. Wydawało się, że w końcu udało się odkryć wyjaśnienie tych nietypowych orbitalnych wzorców. Ekipa Lowella nie posiadała się z radości, ale była ona przedwczesna. Niedługo potem odkryli, że Pluton jest o wiele za mały, żeby wpływać na swych sąsiadów z taką siłą. Co gorsza, dzieli go od nich zbyt wielka odległość. Tak więc wróciliśmy do punktu wyjścia. O ile planeta X istnieje, jest 10-krotnie większa od Ziemi, a jej promień 4-krotnie dłuższy. Obieg wokół Słońca zająłby co najmniej 10 tysięcy lat. Poza tym byłby oddalony od gwiazdy 200 razy bardziej niż nasza planeta. To 600 jednostek astronomicznych od centrum Układu Słonecznego. Dla Waszej informacji, jedna taka jednostka jest równa dystansowi z Ziemi do Słońca. Choć wydaje się to ogromnym dystansem, w zasadzie to blisko. Odległość między ciałami niebieskimi zwykle mierzy się w latach świetlnych. Jednostka astronomiczna jest znacznie mniejszą jednostką miary. Dla przykładu, najdalszym od Ziemi obiektem, jaki znamy, jest galaktyka GNZ-11. Fajna nazwa, nie? Jest od nas oddalona o 32 miliardy lat świetlnych, a mimo to nasze teleskopy zdołały ją zobaczyć. Z kolei jeden rok świetlny to tyle samo, co 63 241 jednostek astronomicznych. Skoro nasza technologia jest w stanie wykryć tak odległe obiekty, jakim cudem nie zdołaliśmy odkryć planety X? Prawdopodobnie dlatego, że nie istnieje. Teorię planety numer 9 obalono już w 1989. Odkryto wtedy, że przyciąganie grawitacyjne Neptuna od samego początku było fałszywym tropem. Uczeni znacząco przecenili jego rozmiary. Przelatujący obok Voyager 2 odkrył prawdziwą wielkość planety. Nowe dane jednoznacznie potwierdziły, że tak zwana planeta X wcale nie wywołała nietypowego przyciągania grawitacyjnego. Ale nasze dochodzenie nie kończy się na tym. Hipotetyczna dziewiąta planeta ponownie pojawiła się na tapecie jakieś 10 lat temu. Choć dowody stojące za teorią Lowella były błędne, jego wiara w istnienie nowego obiektu niekoniecznie. W 2015 roku Michael Brown i Konstantin Batygin odkryli, że faktycznie coś może być na rzeczy w związku z tajemniczym przyciąganiem grawitacyjnym Neptuna. Istnieją takie satelity, które obiegają swoje planety pionowo, co nie dzieje się w innych miejscach Układu Słonecznego. Są również takie gromady asteroid, które poruszają się w bardzo specyficzny sposób. Ruchy te są tak wyjątkowe, że trudno nazwać je przypadkowymi. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości obiektów w Układzie Słonecznym, niektóre satelity poruszają się w ruchu przeciwnym do Słońca. Planetoida zwana Sedna również zdaje się być przyciągana przez jakieś ciało niebieskie, tak samo jak 6 innych obiektów. Wszystkie poruszają się w tym samym kierunku. Warto wspomnieć, że nie mówimy tu o jakichś tam amatorach kosmosu. Wyżej wymienieni panowie zaliczają się do najlepszych z najbardziej poważanych naukowców w swojej dziedzinie. Forbes zaliczył Konstantina Batygina do 30 uczonych, którzy zmieniają świat. Mike Brown z kolei zdeklasował Plutona do statusu planety karłowatej. Krótko mówiąc, jeśli ci dwaj mają coś do powiedzenia, a wiedzą co mówią, warto posłuchać. Jedynym sposobem na udowodnienie istnienia planety X jest tak naprawdę jej znalezienie. Jak się okazuje, to wcale nie takie proste. Aby zlokalizować planetę, musielibyśmy posłużyć się metodą tranzytów. Generalnie polega ona na długotrwałych obserwacjach gwiazd w poszukiwaniu zmiany ich rozbłysków, czego przyczyną mogą być przechodzące przed nimi planety. I wtedy, proszę bardzo, istnienie planety X można byłoby potwierdzić. Ale żeby ta metoda przyniosła wymierne efekty, Ziemia, nowa planeta i Słońce muszą być ułożone w idealnej linii, co zdarza się bardzo rzadko. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, niczego takiego nie zaobserwujemy. Ponadto sposób ten sprawdza się jedynie w przypadku planet znajdujących się bliżej Słońca niż Ziemia. Jak wiemy, to Wenus i Merkury. W przypadku planet leżących za Ziemią metoda jest bezużyteczna. Inną techniką, z której moglibyśmy skorzystać, jest obserwacja przez stary, dobry teleskop. Ale jak można sobie wyobrazić, to bardzo skomplikowane. Najdalszym obiektem znalezionym w Układzie Słonecznym w ten sposób jest planetoida o słusznej nazwie Far Far Out, czyli bardzo, bardzo daleko. Znajduje się jedynie 140 jednostek astronomicznych od Słońca, to raptem 1/4 odległości od planety X.
Widzimy dany obiekt wyłącznie ze względu na jego jasność. Słońce jest dobrze widoczne, ponieważ emituje ogromne ilości światła. Księżyc natomiast dlatego, że odbija światło słoneczne. Technicznie rzecz biorąc, nie ma on żadnego prawa być jaśniejszym niż wszelkie inne obiekty widoczne na nocnym niebie. Wygląda na jaśniejszy tylko dlatego, że jest bliżej Ziemi. Im dalej dany obiekt się znajduje, tym ciemniejszy nam się wydaje. Problem z zobaczeniem teoretycznej planety X jest taki, że wszystkie obiekty w Układzie Słonecznym otrzymują światło od Słońca, odbijają je, dzięki czemu są widoczne. Biorąc pod uwagę dystans planety X od Słońca, obserwowanie jej jest niemal niemożliwe. Dodatkowo ze względu na znikome światło, jakie do niej dociera, potrzebowalibyśmy doskonałych warunków pogodowych i potężnego teleskopu, żeby ją zobaczyć. Ale Brown i Battingen znaleźli jedno i drugie. Teleskop Subaru znajduje się na szczycie uśpionego wulkanu na Hawajach. Jest wystarczająco mocny, żeby wychwycić nawet najsłabsze światło odległych obiektów kosmicznych. Musimy jedynie określić, w jakim kierunku należy go skierować. Skoro nie wiemy, gdzie znajduje się planeta X, poszukiwania byłyby jedną wielką zgadywanką. W dodatku, względnie dobre warunki do odnalezienia dziewiątej planety panują tylko podczas trzech nocy w roku. To trudne, ale nie niemożliwe. Mimo to większość astronomów dała sobie z tym spokój i zgodnie stwierdziła, że planeta X nie istnieje. Według nich to tylko mit. Najpopularniejszym wytłumaczeniem nietypowego przyciągania grawitacyjnego jest maleńka czarna dziura w Układzie Słonecznym, która przyciąga do siebie różne planety. Ale spokojnie, podobno jest za mała, żeby pożreć jakąkolwiek planetę. Ziemia jest bezpieczna, przynajmniej na razie. Problem z teorią czarnej dziury jest niemal identyczny. Prawie nie sposób ją wykryć. Niewykluczone, że jej masa jest porównywalna z tą planety X, ale sama dziura może być rozmiarów pomarańczy. Teleskopy w niczym nam nie pomogą. Aby ją znaleźć, musielibyśmy szukać promieni gamma emitowanych przez obiekty wpadające do czarnej dziury. Innym sposobem byłoby wystrzelenie setek maleńkich statków kosmicznych. Minęłyby hipotetyczną dziurę w wystarczającej odległości, a gdy zaczęłaby je przyciągać, moglibyśmy ją znaleźć. Nie znaczy to jednak, że mamy całkowicie odrzucić teorię Browna i Battingena. Jest ona w trakcie dokumentowania przez NASA. Do momentu znalezienia niezbitego dowodu na potwierdzenie którejkolwiek z tych teorii, istnienie planety X wciąż jest całkiem możliwe. Układ Słoneczny może skrywać jeszcze wiele niespodzianek. Oficjalnie jest 8 planet, ale nie tylko one przetrwały burzliwe formowanie się tego wycinka Wszechświata, które miało miejsce 4,5 miliarda lat temu. Astronomowie wyróżniają trzy kategorie planet w Układzie Słonecznym. My znajdujemy się w pierwszej z nich. Wewnętrzne planety skaliste, do których zaliczamy Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa, spokojnie krążą wokół Słońca. Znajdują się w obrębie głównego pasa planetoid, który oddziela Marsa od Jowisza. Za tą granicą, w zewnętrznym obszarze Układu Słonecznego, orbituje druga grupa planet. Należą do nich gazowe olbrzymy – Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Tworzą je ogromne ilości lodu i gazów, które zdaniem naukowców otaczają ich skaliste jądra. Trzecia grupa leży poza obszarem, gdzie znajdują się znane nam planety, jeszcze dalej niż Neptun. W tym świecie natknąć się można na planety karłowate, takie jak Pluton, Eris czy Sedna oraz wiele innych ciał niebieskich typu komety. Nowe odkrycia sugerują jednak, że oprócz karłowatych planet i innych niewielkich obiektów w ciemnościach kryje się coś jeszcze. Możliwe, że jest to nowa planeta. Stworzone przez naukowców modele wskazują, że w zewnętrznym obszarze Układu Słonecznego znajdowała się kiedyś jedna lub więcej planet skalistych rozmiaru Marsa lub Ziemi. Z biegiem czasu te samotne obiekty wchodziły w reakcję z rozległym polem grawitacyjnym gazowych olbrzymów. Siła wypychała je na dalekie orbity poza znane nam obszary. Pytanie brzmi, czy taka planeta wielkości Marsa mogła przetrwać i czy faktycznie kryje się gdzieś we Wszechświecie? Naukowcy przeprowadzili symulację tego, co mogło się potencjalnie wydarzyć. Wyniki badań wykazały, że w połowie przypadków, kiedy planeta wchodzi w reakcję z polem grawitacyjnym gazowych olbrzymów, jest wyrzucana w przestrzeń międzygwiezdną. W pozostałych przypadkach zostaje jedna samotna planeta krążąca na orbicie podobnej do tych, po których poruszają się obiekty w pasie Kuipera. Teraz trzeba ją tylko namierzyć.
Naukowcy odnaleźli najbardziej samotną planetę we wszechświecie. Próbowali odszukać brązowe karły, zwane inaczej nieudanymi gwiazdami, czyli obiekty o masie zbyt małej, by mogły samoistnie świecić. Nowo powstała gwiazda ma ogromną masę, a co za tym idzie, własną grawitację. Dlatego się zapada. W rezultacie temperatura wewnątrz wzrasta, a gwiazda świeci. Zamiast brązowego karła odnaleziono jednak samotną planetę CFDBSIR-2149. Liczy ona od 50 do 120 milionów lat, a temperatura na jej powierzchni sięga 400 stopni Celsjusza. A więc w porównaniu do gwiazd panują tam mrozy. Na początku naukowcy myśleli, że to brązowy karzeł, ale gdyby tak było, obiekt byłby znacznie starszy. Niezwiązana z żadną gwiazdą planeta krąży we wszechświecie w odległości 130 lat świetlnych od Ziemi. Szerokość Drogi Mlecznej, naszej rodzimej galaktyki, wynosi 100 lat świetlnych, więc to stosunkowo blisko. Samotna planeta to gazowy olbrzym 4 do 7 razy większy niż Jowisz. Być może siły grawitacyjne wyrzuciły ją z własnego układu gwiezdnego lub dostała się na orbitę innej planety. Mogła też powstać z dala od swojej macierzystej gwiazdy. Daleko za Plutonem, na skraju Układu Słonecznego, znajduje się ciało niebieskie wielkości naszej byłej dziewiątej planety, ale nieco chłodniejsze i o wiele gęstsze. Prawdopodobnie jest to ogromny skalisty twór pokryty cienkim lodowym płaszczem. To karłowata planeta Eris. Wraz z Plutonem krąży w pasie Kuipera, czyli odległym pasie lodowatych obiektów kosmicznych leżących za Neptunem. Na Eris jedna doba trwa 25,9 godziny, czyli podobnie jak na Ziemi. Ale planeta krąży wokół Słońca w 30-krotnie większej odległości niż Pluton, co znaczy, że rok trwa tam 557 ziemskich lat. Eris cechuje jasna, lodowa powierzchnia. To jeden z najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Odbija ponad 95% światła, które do niego dociera. Jeszcze dalej w przestworzach czai się Super Saturn J1407b, który przewyższa rozmiarem Jowisza i Saturna. To egzoplaneta, czyli obiekt, który krąży wokół gwiazdy innej niż Słońce. Super Saturn jest oddalony o 434 lata świetlne od Ziemi. Znajduje się w gwiazdozbiorze Centaura. To jedyna znana nam egzoplaneta, która ma pierścienie podobne do Saturna. I są one ogromne, 200 razy większe niż w przypadku naszego gazowego olbrzyma. Znajduje się tam ponad 30 pasów, a każdy z nich ma dziesiątki milionów kilometrów średnicy. Między nimi są szczeliny, co oznacza, że być może znajdują się tam bardzo ciekawe obiekty, tak zwane egzoksiężyce. Gdybyśmy w miejsce naszego Saturna wstawili tę egzoplanetę, jej pierścienie zdominowałyby niebo. Moglibyśmy spojrzeć w górę i z łatwością je dostrzec. Widok byłby niesamowity, ponieważ pierścienie zdawałyby się o wiele większe niż Księżyc w pełni. Naukowcy odnaleźli 1000 planet poza Układem Słonecznym. Niektóre mają powierzchnię twardą jak żelazo, a pozostałe lekką i gazową. Istnieje też wodny świat, czyli GJ1214b. To wilgotna kraina większa niż Ziemia i mniejsza niż Uran, oddalona od nas o 40 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wężownika. To wodna planeta oznaczona gęstą atmosferą. Jej średnica stanowi 2,7 średnicy Ziemi i jest prawie siedmiokrotnie cięższa. Prawdopodobnie powstała dalej od swojej gwiazdy, gdzie znajdowało się dużo wolnego lodu i dopiero później przeniosła się w miejsce, w którym znajduje się dziś. Temperatura na jej powierzchni sięga 230 stopni Celsjusza, a to za gorąco, by mogło tam rozwinąć się życie jak na Ziemi. Jest tam też mniej skał i więcej wody niż na naszej planecie. Wyobraźcie sobie tylko ciało niebieskie bez lądu i bezkresny ocean pokrywający całą jego powierzchnię. Przy wysokim ciśnieniu i temperaturach tamtejsza woda może występować w formie nadciekłej lub jako gorący lód w dość egzotycznych, nieznanych na naszej planecie stanach skupienia. Gliese 436b to egzoplaneta wielkości Neptuna oddalona od nas o 30 lat świetlnych. Znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa.
Pełne okrążenie wokół gwiazdy zajmuje jej nieco ponad 2 dni. Planeta przeczy prawom fizyki. Krąży wokół swojej gwiazdy Gliese 436, która jest mniejsza, chłodniejsza i o wiele ciemniejsza niż Słońce, w odległości 15-krotnie mniejszej niż dystans między Merkurym a naszą gwiazdą. Na myśl o lodzie widzimy od razu kostkę w szklance z napojem. Ale ta planeta ma lodową powierzchnię, mimo że temperatura wynosi tam 526 stopni Celsjusza. I choć przekracza to znacznie temperaturę topnienia, to lód pozostaje w niezmienionej formie. I w dodatku jest gorący. Wszystko za sprawą wyjątkowo silnej grawitacji. Spręża ona parę wodną w atmosferze, która zamienia się w lód. Panujące tam ciśnienie zapobiega topnieniu bez względu na temperaturę powierzchni. A teraz wyobraźcie sobie, że znajdujecie się na tajemniczej planecie, gdzie z nieba lecą szafir i rubiny. Mowa o odległej egzoplanecie HP-7b. Gazowym olbrzymie, który znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jest ona oddalona o 1000 lat świetlnych od Ziemi i 16 razy od niej większa. Panują tam specyficzne warunki atmosferyczne i dochodzi do gwałtownych burz. W czasie deszczu na powierzchnię spadają rubiny i szafiry. Po nocnej stronie planety w atmosferze znajduje się wysokie stężenie korundu. To minerał, który wchodzi w skład kamieni szlachetnych, takich jak szafiry czy rubiny. To właśnie obłogi korundu nadają planecie tak niesamowity wygląd. Obiekt nawiedzają porywiste wiatry, które zmieniają się w potężne burze, przenoszące masy chmur nad całą powierzchnią. I choć planeta nie nadaje się do zamieszkania, z pewnością fajnie byłoby się tam wybrać i nazbierać trochę klejnotów. Niestety pogoda tam nie dopisuje, a temperatury przekraczają 2,5 tysiąca stopni Celsjusza. Dla porównania na Wenus, najgorętszej planecie Układu Słonecznego, temperatura wynosi zaledwie 475 stopni. Podziwiając bezmiar kosmosu w bezkresnych ciemnościach, można dostrzec piękną niebieską kropeczkę. To egzoplaneta HD189733b, która jest oddalona od nas o 63 lata świetlne i leży w gwiazdozbiorze Liska. Jest jednak znacznie gorętsza i większa od Ziemi. Rozmiarem przypomina Jowisza. Pełne okrążenie wokół gwiazdy zajmuje jej tylko 2,2 ziemskiej doby. Jej orbita znajduje się tak blisko, że prawdopodobnie występuje tam zjawisko obrotu synchronicznego. Oznacza to, że planeta zawsze jest zwrócona jedną stroną do swojej gwiazdy, tak jak Księżyc do Ziemi. Panują tam ekstremalne warunki pogodowe. Wiatry wieją z prędkością 8700 km na godzinę. Siedmiokrotnie przekraczają prędkość dźwięku. Najszybsza wichura na Ziemi osiągnęła zaledwie 370 km na godzinę. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamiast zwykłego deszczu pada tam roztopione szkło. Tamtejsze chmury składają się z atomów i cząsteczek krzemianów. To właśnie one nadają planecie kobaltowy odcień, a nie oceany, tak jak w przypadku Ziemi. Nasza planeta była kiedyś fioletowa. Dziś, nawet kiedy patrzymy na nią z oddali, widzimy mnóstwo zieleni. Zieleń w naturze jest niezbędna do fotosyntezy, czyli procesu, w którym rośliny przemieniają energię słoneczną na energię potrzebną im do życia i wytwarzania tlenu dla człowieka. W procesie najważniejszy jest chlorofil, czyli zielony pigment, który nadaje roślinom ich barwę. Dawno temu zamiast niego istniała cząsteczka znana retinalem. Jej pigmenty pochłaniały żółte i zielone światło i odbijały czerwoną i niebieską barwę, dlatego Ziemia zdawała się fioletowa. Istnieje jeszcze różowa planeta GJ504b, która znajduje się w odległym gwiazdozbiorze Panny. Jest 4-krotnie masywniejsza niż Jowisz. Narodziła się całkiem niedawno, ma około 160 milionów lat. Dla porównania Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu. Gdybyśmy tam pojechali, naszym oczom ukazałby się niesamowity świat, który świeci od ciepła wydzielanego w procesie formowania, a wszystko wokół miałoby barwę magenty. Wszechświat pełny jest zarówno fascynujących, jak i przerażających obiektów. Wiecie już o kwazarach, czarnych dziurach, ciemnej materii itd. Co jednak powiecie na kosmiczne koszmary, o których jeszcze nie słyszeliście? Chcielibyście odwiedzić najdziwaczniejsze miejsca we Wszechświecie? To nie my stworzyliśmy tę listę, tylko naukowcy z NASA. Witamy w Galaktyce Koszmarów, autorskiej halloweenowej kolekcji NASA.
Zapraszamy na wyprawę na kilka takich planet. Potem powiecie mi, która waszym zdaniem jest najbardziej przerażająca. Zapnijcie pasy, lecimy! Pierwszy przystanek to gazowy olbrzym zwany Tres 2b. Jest oddalony od Ziemi o 750 lat świetlnych. Podróż tradycyjnym statkiem kosmicznym zajęłaby nam jakieś 10 milionów lat. Tres 2b obiega żółtego karła, gwiazdę podobną do naszego Słońca, waży około 1,5 razy więcej od Jowisza. Co w niej takiego szczególnego? Cóż, jeśli boicie się ciemności, z całą pewnością nie chcecie tam lecieć. To planeta wiecznego mroku, najciemniejsza znana ludzkości, ale jest dość blisko swojej gwiazdy, więc z czego to wynika? A z tego, że powierzchnia Tres 2b odbija światło nawet gorzej od węgla. Z tego względu można odnieść wrażenie, jakby w ogóle tam nie było światła. Lot nad powierzchnią tej planety byłby jak spacer z opaską na oczach. A nie, czekajcie, w sumie to jest tam jakieś światło. Powierzchnię planety otacza niepokojący, ciemno-czerwony blask powstający w płonącej atmosferze, co czyni Tres 2b naprawdę gorącą planetą. Jej powietrze jest bardziej rozżarzone od lawy. Ale jeśli myśleliście, że to był hardcore, poczekajcie, aż pokażę wam następny punkt naszej koszmarnej eskapady. NASA miała słuszność, gdy nadawała mu nazwę Planety Zombie. Nie mówię tu właściwie o tylko jednej planecie, ale aż trzech jednocześnie. One również są dość daleko, 2300 lat świetlnych od Słońca. Promem kosmicznym dolecielibyśmy do nich w ciągu jakichś 35 milionów lat. Wszystkie te planety znajdują się w gwiazdozbiorze Panny i są ekstremalnie lekkie, znacznie lżejsze od Ziemi. Te egzoplanety nazywają się kolejno Poltergeist, Drogher i Phobetor. Fajne nazwy, nie? Każda z nich wkrótce dokona swojego żywota. Najciekawsze jest to, że nie obiegają gwiazdy, a pulsar. Pulsary to obracające się gwiazdy neutronowe z przepotężnym polem magnetycznym. Mówiąc prościej, to gwiazdy, które kiedyś eksplodowały. Po eksplozji zwykle emitują potężne fale, które nadają im niewyobrażalną prędkość obrotu, nawet kilka tysięcy obrotów na sekundę. W tym samym czasie stale emitują pulsy elektromagnetyczne, które bezpośrednio wpływają na wszystko, co je otacza. Pewnie się domyślacie, co się dzieje z naszymi planetami zombie. Powoli i stopniowo niszczy je potężne promieniowanie. Pewnego dnia znikną bez śladu planety duchy obiegające nieumarłą gwiazdę. Tak, określenie zombie naprawdę do nich pasuje. Swoją drogą nic dziwnego, że uczeni nazwali tego pulsara żywym trupem, mimo dość długiej naukowej nazwy. Ale jest pozytywny akcencik w tym wszystkim. Przynajmniej ta czwórka trzyma sztamę podczas swojego ostatniego Danse Macabre. Ta planeta ma dość długą nazwę, więc cierpliwości. HD 189733b. Ten gazowy olbrzym jest oddalony od nas o 65 lat świetlnych. Dotarcie do niego statkiem kosmicznym zajęłoby nam jakiś milion lat. HD, to znaczy ta planeta, jest nieco masywniejsza od Jowisza i samotnie obiega swoją gwiazdę, pomarańczowego karła. Na pierwszy rzut oka wydaje się przyjazna, miły dla oka błękitny kolor i zawijasy na powierzchni. Coś jak letnie niebo lub piana na morskich falach, prawda? Oj, pozory bardzo mylą, moi drodzy! Przyjemny dla oka kobaltowo-błękitny odcień jest wynikiem działania palącej atmosfery. Zawiera ona krzemiany, które skraplają się w wyższych temperaturach. Innymi słowy, na tej planecie występują opady szkła. Tak, deszcz gorących odłamków szkła. Aha, jakby tego było mało, prędkość wiatru przekracza tu 8,5 tysiąca km na godzinę. Dla porównania, najbardziej porywiste wiatry na Ziemi wiały z prędkością 408 km na godzinę, czyli jakieś 20 razy wolniej. Z tego względu setki tysięcy odłamków szkła pędzą przez tę planetę poziomo z karkołomną prędkością. Naprawdę nie zazdroszczę komukolwiek, komu udałoby się tu wylądować. Swoją drogą, to nie jedyny przykład dziwnych opadów we wszechświecie. Weźmy takie opady stopionego żelaza na planecie Dimidium. Albo porozmawiajmy chwilę o tak zwanych węglowych planetach. Ich istnienie co prawda nie zostało jeszcze udowodnione, ale jeśli naprawdę istnieją, ich niebo pokrywałyby tony czarnych, toksycznych chmur, z których padałaby czysta benzyna i rozgrzany do czerwoności płynny asfalt. A, no i ich krople eksplodowałyby po kontakcie z powierzchnią. Nic szczególnego. Za to następna planeta jest naprawdę dziwna. Nie tylko obiegała swoją gwiazdę macierzystą, ale była w niej.
Ten kosmiczny cudak nazywa się KOI-55b albo Kepler-70b. Jest bardzo daleko od nas, 4000 lat świetlnych. Dotarcie do niej statkiem kosmicznym zajęłoby nam jakieś 70 milionów lat. Jest dwukrotnie lżejsza od Ziemi i pełny obieg wokół swojej gwiazdy zajmuje jej raptem kilka godzin. Dawno, dawno temu była przeciętną, ziemiopodobną planetką rozmiarów mniej więcej Jowisza. Spokojniutko i powolutku obiegała swojego czerwonego karła KOI-55. Wszystko jednak zmieniło się jakieś 700 milionów lat temu. Pewnie słyszeliście, że za kilka miliardów lat nasze Słońce zacznie się rozszerzać i pochłaniać wszystko na swojej drodze. Taki właśnie los czeka czerwone karły. Prędzej czy później zwiększają swoje rozmiary i zmieniają w niebotycznie gorące, błękitne olbrzymy. To samo stało się z KOI-55. Gwiazda ta zaczęła zwiększać swoje rozmiary i ogrzewać, stopniowo zmieniając się w błękitno-białego olbrzyma. Potem była gotowa pożerać żywcem najbliższe planety. Ale KOI-55b miał to gdzieś. Gdy tylko gwiazda dosięgnęła tej planety, ona zwyczajnie wzięła i wleciała do jej wnętrza. Co więcej, po pewnym czasie wyleciała z gwiazdy i jakby nigdy nic, wleciała na nową orbitę. Jak to w ogóle możliwe? Życie wewnątrz gwiazdy zmieniło KOI-55b w rozgrzany do czerwoności głaz. Obecnie jest jedną z najgorętszych odkrytych planet. Temperatura na jej powierzchni przekracza 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. To więcej niż Słońce, które, pragnę przypomnieć, jest gwiazdą. Z jakiegoś powodu planeta ta dalej sobie żyje i ma się dobrze. Niestety i tak prędzej czy później zniknie. Stopniowo sama wyparuje z powodu płonącej atmosfery. Mimo to jakimś cudem zdołała przetrwać podróż przez gwiazdę, co mówiąc delikatnie jest nietypowe dla przeciętnej planety. Zazdroszczę siły woli, ale nie wszystkie planety mają tyle szczęścia. Niektóre stopniowo niszczą ich własne gwiazdy, a pośród innych istnieją całe układy. Ostatnia planeta to smutny samotnik. Jest oddalona od nas o 870 lat świetlnych. Lot statkiem kosmicznym w tamte rejony trwałby około 25 milionów lat. Ta planeta jest jakieś 1,5 razy masywniejsza od Jowisza. To bardzo smutny i mroczny świat, skazany na śmierć gazowy olbrzym podobny do rozgrzanego Jowisza, który w samotności obiega swoją gwiazdę. Co ciekawe, jest jej tak blisko, że okres orbitalny wynosi tylko jeden dzień. Oczywiście ze względu na tę bliskość gwiazda stopniowo pochłania WASP-12b. Palący żar gwiazdy powoli, ale skutecznie niszczy i pożera atmosferę planety. Jej samej zostało jakieś 10 milionów lat życia. Co fascynuje jeszcze bardziej, ze względu na takie rozciąganie, WASP-12b przybrał kształt jajka. Nawet nie przypomina już planety, jest również piekielnie gorąca. Temperatura przy powierzchni przekracza 2200 stopni Celsjusza. Poza tym spektrograf pochodzenia kosmicznego, w skrócie COS, odkrył, że planeta wymienia się z gwiazdą materią. Oba ciała niebieskie są tak blisko siebie, że wzajemnie dają sobie własne pierwiastki chemiczne. To powszechne zjawisko w bliskich układach podwójnych, ale to pierwszy przypadek, gdy uczeni zobaczyli coś podobnego w układzie gwiazda-planeta. Co za wyjątkowy związek! Szczerze, gdyby ktoś dał mi 200% bezpieczeństwo, chętnie odwiedziłbym jedną z tych planet. A wy? Piszcie w komentarzach! TRE-S2b to planeta, na której noc nigdy się nie kończy. Na próżno jednak wypatrywać tam gwiazd świecących na nocnym nieboskłonie. Na planecie panują egipskie ciemności i ukrobiak w piekle. Jest to gazowy olbrzym. Masa planety wynosi około 1,5 razy więcej niż masa Jowisza, a jej powierzchnia pochłania światło lepiej niż węgiel. Bywa, że mieni się bladą, gorącą jak lawa ciemnoczerwoną poświatą, powstałą w wyniku spalania atmosfery. Doch, jak milutka. W układzie gwiezdnym 55 Cancri znajduje się 5 planet, z czego 4, podobnie jak Jowisz i Saturn, są gazowymi olbrzymami. Piąta z nich, a raczej pierwsza, ponieważ znajduje się najbliżej macierzystej gwiazdy, różni się od nich diametralnie i to w bardzo przerażający sposób. 55 Cancri E leży tak blisko swojego Słońca, że połowę planety stanowi ocean roztopionej lawy. Druga połowa pogrążona jest w wiecznych ciemnościach. Nigdy nie dociera tam promienie gwiazdy, ponieważ planeta jest zwrócona do niej tylko jedną stroną. Natomiast pomiędzy strefami wiecznego ukropu i wiecznej ciemności znajduje się strefa cienia, wąski pas ponurej nicości, idealne miejsce na wakacje.
HD189733b jest jedyną egzoplanetą orbitującą wokół swojej gwiazdy i na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ładnie. Biało-niebieskie zawiasy tworzą cudowne wzory na jej powierzchni, ale te cieszące oko kolory pochodzą z twardych cząsteczek krzemionki znajdujących się w atmosferze, a to oznacza, że na tym świecie padają szklane deszcze. Najgorsze jest jednak to, że wiatry osiągają tu prędkość 8700 km na godzinę. Dla porównania, prędkość największej wichury na Ziemi wynosiła 400 km na godzinę, czyli ponad 20 razy mniej. Z tego powodu spadające tam z nieba szkło pędzi poziomo z hipersoniczną prędkością i rozdziera wszystko na swojej drodze. Wybierzmy się teraz do układu gwiezdnego PSRB 1257+12. Znajdują się w nim trzy powoli niszczone przez macierzystą gwiazdę egzoplanety. Dzieje się tak dlatego, że nie jest to zwyczajne ciało niebieskie. To pulsar, czyli szybko wirujące jądro gwiazdy, która już wybuchła. Obraca się kilka tysięcy razy na sekundę i tworzy silne elektromagnetyczne impulsy rozchodzące się w różnych kierunkach. W rezultacie krążące wokół gwiazdy planety są powoli pochłaniane, aż ostatecznie całkowicie znikną. Kepler-70 to gorący niebieski karzeł, który jakieś 18 milionów lat temu eksplodował w czerwonego olbrzyma. W tym czasie wokół gwiazdy krążyły co najmniej dwie planety, z czego obiekt znajdujący się bliżej był gazowym olbrzymem. Tak zwany Kepler-70b istnieje do dziś, choć pochłonęła go przerośnięta gwiazda i przemieniła w rozgrzany do czerwoności skalisty świat. To jedna z najgorętszych planet, jakie udało się odkryć. Panuje tam temperatura wyższa niż na powierzchni Słońca. To cud, że planeta przetrwała wewnątrz gwiazdy, choć i tak obecnie wyparowuje i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości przestanie istnieć. WASP-12b to jedna z najdziwniejszych, a przy tym najsmutniejszych z planet. Ogromna siła grawitacyjna gwiazdy macierzystej sprawia, że składająca się głównie z gazów planeta jest przez nią powoli pochłaniana. Powiedz mi, moja droga, co cię gryzie? Moja mama. WASP-12b przybrała już formę jajka. Rozciąga się w stronę bezlitosnego Słońca i w żaden sposób nie może wpłynąć na swój los. Za jakieś 10 milionów lat nieuchronnie padnie ofiarą nienasyconej gwiazdy. Smutna historia. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest chodzić po lodzie i jednocześnie po rozżarzonych węglach, to koniecznie wybierzcie się na Gliese-436b. Ta egzoplaneta wielkości Neptuna znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, dlatego panują tam iście piekielne temperatury. A mimo to pokrywa ją lód, który nieprzerwanie płonie. Ze względu na potężną siłę grawitacyjną planety, lód ten ma ogromną gęstość i pozostaje w stanie stałym nawet w tak ekstremalnych warunkach. Na liście najbardziej przerażających światów nie mogło oczywiście zabraknąć Wenus, złej siostry bliźniaczki Ziemi. Druga w kolejności od Słońca planeta ma tak gęstą atmosferę wypełnioną chmurami, że jej powierzchnia jest o wiele gorętsza niż ta Merkurego. Wenus nawiedzają częste erupcje wulkanów, a jej grawitacja jest prawie 100 razy silniejsza od ziemskiej. Otaczające ją chmury to nie kłęby pary wodnej, ale kwas siarkowy, który skrapla się i spada na Ziemię, potęgując przerażający klimat. Ale nawet gdyby znaleźli się odważni albo szaleńcy gotowi przedrzeć się przez owe obłoki, to pewnie i tak nie udałaby im się ta sztuka. Na Wenus wieją potężne wichury, które można porównać do najsilniejszych huraganów na Ziemi. OGLE-2005-BLG-390LB, długa nazwa dla bardzo, ale to bardzo zimnej planety. Choć znajduje się blisko swojej macierzystej gwiazdy, to jej promienie praktycznie tam nie docierają. To mały i dość chłodny czerwony karzeł. Temperatura na planecie spada do minus 220 stopni Celsjusza, niedaleko już do zera bezwzględnego. Planeta jest więc ciemna, ponura i pokryta wiecznym lodem, który nigdy nie topnieje. A mimo to, jeśli wewnątrz kryje się skaliste jądro, może wytwarzać trochę ciepła. Istnieje więc szansa, że głęboko pod zamarzniętą powierzchnią kryją się nieznane, obce istoty.
Planeta Dimidium jest oddalona o mniej więcej 50 lat świetlnych od Układu Słonecznego. To pod wieloma względami wrogi dla każdej istoty świat. Obiekt porusza się wokół swojej gwiazdy w tak zwanym obrocie synchronicznym, czyli przez cały czas jest zwrócony do niej tylko jedną stroną. Na oświetlonym obszarze temperatura wynosi ponad 980 stopni Celsjusza i nieustannie wieją tam wiatry osiągające prędkość prawie 1000 km na godzinę. Pomimo faktu, że Dimidium to gazowy olbrzym, znajdują się na nim ogromne pokłady żelaza, które topi się i wyparowuje do atmosfery, tworząc chmury. A kiedy się schłodzą, na powierzchnię spada piekielny deszcz płynnego żelaza. Istny koszmar. Uważa się, że tlen może być źródłem życia na planecie, ale z pewnością nie dotyczy to planety Ozyrys. Naukowcy byli w szoku, kiedy odkryli na niej, a raczej wokół niej, ten życiodajny pierwiastek. A to dlatego, że obiekt leży 8 razy bliżej swojej gwiazdy niż Merkury Słońca. Z powodu tak krótkiego dystansu Ozyrys jest swoistym tyglem, w którym spaliłoby się dosłownie wszystko. Oprócz tego planeta krąży wokół gwiazdy po bardzo krótkiej orbicie. Rok na Ozyrysie trwa zaledwie 3,5 ziemskiego dnia. Ponadto atmosfera planety jest nieustannie zdmuchiwana i roztapiana przez docierające ze Słońca ciepło. Urlop chyba sobie odpuszczę. Korot EXO-3b nie dorównuje temperaturą ani najzimniejszym, ani najgorętszym planetom na tej liście, ale jest przerażająca na swój własny, złowieszczy sposób. Jest to gazowy olbrzym, podobny rozmiarem do Jowisza, tyle że 20 razy gęstszy. To sprawia, że siła grawitacyjna tej egzoplanety przyciąga wszystko na jej powierzchni 50 razy bardziej niż na Ziemi. Wystarczyłby jeden krok, a spotkałaby was nieuchronna zagłada. Momentalnie zostalibyście zmiażdżeni przez gęstą atmosferę. Korot 7b to kolejny przypominający rozgrzany piec świat. Dzienna temperatura przekracza tam 2200 stopni Celsjusza. W połączeniu ze skalistą powierzchnią tworzy to iście piekielny krajobraz. Skały bulgoczą i kipią, parują do atmosfery, gdzie się schładzają i z powrotem spadają na Ziemię w formie piekielnego deszczu. Najsmutniejsze jest jednak to, że korot 7b mógł być kiedyś gazowym olbrzymem, którego atmosfera jednak wyparowała pod wpływem ciepła, zostawiając tylko wypalone jądro. Posłuchajcie, astronomowie odkryli egzoplanetę, którą nazywają Super Saturnem. Jego pierścienie mają średnicę 1 AU. Jest to jednostka astronomiczna równa dystansowi Ziemia-Słońce. Nazwa planety wzięła się od jej imponującego układu pierścieni, ale funkcjonuje również inna. Obiekt Mama Jacka, na cześć astronoma przewodzącego ekipie naukowej, której zawdzięczamy to odkrycie. Profesor Eric Mamajek z Uniwersytetu Rochester w stanie Nowy Jork namierzył Super Saturna podczas przeczesywania danych pobranych przez obserwatoria badające szerokokątne tranzyty. WASP to akronim od Wide Angle Search for Exoplanets, czyli szerokokątnych poszukiwań egzoplanet. To innowacyjny projekt, który wszedł w życie w 2000 roku. Opracowali go Irlandczycy z Queen's University w Belfaście oraz Szkoci z Uniwersytetu Świętego Andrzeja. Zamontowane na 4 teleskopach kamery CCD rejestrują najmniejsze przyciemnienie światła gwiezdnego spowodowanego przelatującymi przed nimi obiektami. To tak zwana tranzytowa metoda wykrywania planet. Przykładowo, co kilkaset lat Wenus przechodzi przez nasze pole widzenia Słońca. Widzimy wtedy małą kropkę, czyli jej sylwetkę, która przelatuje przed gorącą gwiazdą. To maleńkie zaćmienie powoduje, że do Ziemi dociera mniejsza ilość światła słonecznego, czego my w żadnym stopniu nie odczuwamy. To samo zjawisko występuje w przypadku wszystkich innych gwiazd w Drodze Mlecznej, wokół których orbitują ich własne planety. Egzoplaneta przelatująca przed swoją gwiazdą musi znajdować się na linii prostej między widocznością z Ziemi a przyciemnianym światłem gwiezdnym. Takie tranzyty nie zdarzają się często. Dlatego niezbędne są jednoczesne obserwacje tysięcy gwiazd przez możliwie jak najdłuższy czas, zwykle między 4 a 8 godzinami w nocy. WASP powstał w celu prowadzenia nieustannych obserwacji możliwie jak najszerszej gamy gwiazd. Taki tranzyt może być uwieczniony na jednej z nich, co jest związane z produkcją ogromnych ilości danych, około 40 GB na jedną sesję. Informatycy z Leicester University stworzyli program przechowujący dane i generujący fotometryczne grafy natężenia światła poszczególnych gwiazd.
Open University, również w Anglii, dołączył do projektu WASP, pobrał zebrane informacje, a następnie udostępnił je do badań astronomom z całego świata. Grafy natężenia światła gwiezdnego, które pokazują zmiany w jego jasności, nazywają się krzywymi światła. Składają się z dwóch osi, czasowej oraz natężenia światła. W miarę jak obiekt, klasyfikowany jako egzoplaneta, który równie dobrze może być brązowym karłem, przelatuje przed gwiazdą. Oś czasu śledzi, z jaką prędkością to robi. Na jej podstawie możemy oszacować odległość od gwiazdy. Z kolei oś natężenia śledzi stopień przyciemnienia światła gwiazdy. Dzięki temu znamy wielkość obiektu. Oczywiście większe przyciemniają światło w znacznie większym stopniu, a samo ich wykrycie będzie łatwiejsze. Sprzęt, jakim dysponujemy obecnie, nie jest wystarczająco czuły, żeby mierzyć stopień przyciemnienia wywołany przez planety rozmiarów Ziemi. Te wielkości Neptuna i większe stanowią punkt graniczny dla WASP. Jednak funkcjonujący już teleskop kosmiczny Jamesa Webba ma o wiele większą czułość i pomoże rozwiązać problemy z tranzytami egzoplanet rozmiarów Ziemi. Wiem, że chcecie wrócić do Super Saturna, ale zanim to zrobię, musimy jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli egzoplaneta posiada atmosferę lub, jak w przypadku Super Saturna, układ pierścieni, światło gwiazdy, przed którą przelatuje planeta, będzie świeciło właśnie przez atmosferę lub pierścienie. To też można wykryć. Krzywa światła pokaże w danych fotometrycznych mniejszy stopień zaciemnienia, ponieważ nie całe światło ulegnie zablokowaniu. Pewna jego część w dalszym ciągu będzie przechodziła przez atmosferę czy pierścienie. To ważne, ponieważ zapewnia astronomom możliwość właściwych odczytów atmosfery. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba jest zaopatrzony w spektroskopy zdolne do określania zawartości gazów w atmosferze egzoplanet, tlenu, metanu, węgla itd. Projekt WASP zyskuje na popularności, ale istnieje również inny, Super WASP, który składa się z WASP North oraz WASP South. Pierwszy obserwuje niebo na półkuli północnej, a drugi na południowej. Jest również badanie nowej generacji tranzytów, w angielskim skrócie NGTS, bazujące na projekcie WASP. Jest to przedsięwzięcie w pełni zautomatyzowane, więc astronomowie nie muszą zarywać nocki przy kawie. Choć oczywiście mogą to robić, jeśli tylko mają ochotę. Oddział NGTS, zlokalizowany w Europejskim Obserwatorium Południowym na pustyni Atacama w Chile, skanuje miliony gwiazd i do tej pory odkrył przeszło 100 egzoplanet, trzykrotnie przewyższających rozmiarem Ziemię. NGTS założył również w mediach społecznościowych Klub Łowców Planet. Amatorzy nauki mogą przeszukiwać internetowe dane krzywych światła i przy odrobinie szczęścia odkryć swoją własną egzoplanetę. Projekt, zapoczątkowany przez jednego czy dwóch brytyjskich astronomów, jest obecnie zaangażowany cały świat. Możliwość odczytywania sygnatur gazów atmosferycznych podczas tranzytów egzoplanet zapoczątkowała nową ideę technosygnatury. Chodzi dokładnie o identyfikowanie gazów atmosferycznych egzoplanet, które produkowane są przez różne cywilizacje. Tym może się zająć teleskop Jamesa Webba. Może również wykryć spektroskopami szkodliwe gazy, jeśli takowe występują. Tak samo jak tryty w reaktorach termojądrowych wraz ze wzorcami cieplnymi poszczególnych miast na powierzchniach planet. Technosygnatury są nowym konceptem, który pojawił się tuż po rozpoczęciu działalności projektu WASP. Kto wie, jakich odkryć dokona? Wróćmy jednak do Super Saturna. Gwiazda, wokół której orbituje, to J1407. Mała, ciemna, podobna do Słońca gwiazda ciągu przedgłównego o magnitudzie 13. Że co? Ludzkie oko widzi jedynie gwiazdy o magnitudzie około 6, a każda z nich jest 2,5 razy ciemniejsza od poprzedniej. Czyli nie jest to jakaś wyjątkowa gwiazda, a kolejna teleskopowa leżąca na nocnym niebie gdzieś w okolicy gwiazdozbiorów Skorpiona i Centaura. J1407 to młoda gwiazda, która jeszcze nie weszła w swą długotrwałą, stabilną fazę. To ważne, ponieważ Super Saturn, oficjalnie określany mianem J1407b, zdradza sygnały posiadania układu pierścieni we wczesnej fazie rozwoju. Krzywe światła Super Saturna utonęły pod górą danych z projektu Super WASP. Profesor Mamaczek ze swoim współpracownikiem Matthew Kenworthem z Leicester University dokładnie przeanalizowali te informacje i sporządzili szczegółowy raport. W końcu wiedza musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Całe to zamieszanie jest spowodowane przez oś poziomą krzywej światła J1407b. Tranzyt Super Saturna przed jego rodzimą gwiazdą zajął mu kilka tygodni, a dokładnie 56 dni.
Układy pierścieni planetarnych, które znamy z naszego systemu słonecznego, obiegają planety tuż nad równikami gazowych olbrzymów. Ponadto są bardzo cienkie, mają od kilku metrów do kilku centymetrów grubości. Gdy spojrzymy na Saturna przez teleskop, zauważymy, że jego pierścienie zanikają, gdy znajdzie się w zerowym nachyleniu w stosunku do Ziemi. Aby je zobaczyć, gazowy olbrzym musi być nachylony pod odpowiednim kątem. Trzeba to koniecznie obejrzeć przez teleskop. Jeśli pierścienie Super Saturna faktycznie blokowały światło J1407 przez 56 dni, oznacza to, że planeta musiała obiegać gwiazdę pod bardzo wysokim kątem. Gdyby jej nachylenie było zerowe, nie zobaczylibyśmy pierścieni blokujących jakiekolwiek światło. Wobec tego czas orbitalny możemy oszacować od co najmniej 10 lat aż do 200 przy założeniu, że orbita jest wysoce eliptyczna. Masa samej superplanety jest 24-krotnie większa od tej Jowisza, co oznacza, że jeśli jest gazowa, może być brązową gwiazdą karłowatą. Wokół Super Saturna może orbitować obiekt rozmiarów Marsa, ponieważ w jego pierścieniach widać dość sporą przerwę, prawdopodobnie stworzoną przez względnie duży obiekt. Przedział Cassini w pierścieniach Saturna to miejsce powstałe przez przelatujący swego czasu księżyc planety. Jak na razie, krzywe światła Super Saturna przeanalizowano dopiero jeden raz. Wszystkie systemy wykrywania egzoplanet czuwają na jego ponowne pojawienie się przed J1407. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Niektórzy astronomowie sugerują, że J1407b jest brązową gwiazdą karłowatą samą w sobie, ledwie przelatującą przed, ale nie połączoną z gwiazdą J1407. Jednak powrót Super Saturna na orbitę podważyłby tę hipotezę. Jego centralna część zablokowała całe światło dochodzące z gwiazdy macierzystej. Ta przesłanka udowadnia, że układ pierścieniowy Super Saturna powstał niedawno i jest we wczesnej fazie rozwoju. Niewykluczone, że z czasem gęsta masa pierścieniowa znajdująca się bliżej planety może się przerzedzić, ponieważ wszelka materia może zostać wchłonięta przez planetę lub wyrzucona w kosmos. Tak przynajmniej było z naszymi gazowymi olbrzymami. Obiekt Mama Jacka z pewnością szokuje. Nigdy wcześniej nie wykryto takich krzywych światła. Ta planeta otworzyła nowy rozdział w naszym rozumieniu formowania się układów pierścieniowych. Dziękujemy, Super Saturnie! Bierzesz gigantyczną słomkę i zaczynasz nadmuchiwać Saturna. Robi się coraz większy i większy, wciąż większy. Dobra, tyle wystarczy. Dodajmy teraz monstrualne pierścienie. Elegancko! Oto Super Saturn, znany również jako Saturn na sterydach. To prawdziwe ciało niebieskie, które astronomowie odkryli w 2012, czyli planeta zwana J1407b. Co ciekawe, uczeni wciąż nie są pewni, czym jest naprawdę. Może być gazowym olbrzymem, jak Jowisz czy Saturn w naszym Układzie Słonecznym, ale wtedy nie miałaby utwardzonej powierzchni. Gdybyś postawił na niej nogę, spadłbyś prosto do jądra. Z drugiej strony, może być również brązowym karłem. To coś między ogromną planetą, a w pełni rozwiniętą gwiazdą. Takie ciała niebieskie muszą być odpowiednio ciężkie, żeby zapoczątkować reakcje termojądrowe, podobne do tych zachodzących we wnętrzach gwiazd. Ale moc takich reakcji jest zbyt słaba, żeby brązowe karły świeciły i wydzielały ciepło. Aby lepiej sobie wyobrazić rozmiar i wagę J1407b, spójrzmy na naszą Ziemię. Gdyby położyć ją na wadze, zobaczylibyśmy 6,21 zer ton. Nasza planeta ma średnicę około 12 700 km. To jest Jowisz, największa planeta naszego Układu Słonecznego. Jego średnica jest 11-krotnie większa od ziemskiej i jest 318 razy cięższy. Gdyby Jowisz był wiadrem, moglibyśmy włożyć do niego 1321 ziem. Tu z kolei mamy naszego dzisiejszego bohatera, Super Saturna. Jest niemal 20-krotnie większy od Jowisza. Żeby zrównoważyć jego wagę, musielibyśmy położyć na drugiej szali 6360 ziem. Pierścienie tego monstrum są tak wielkie, że gdyby znajdowały się w naszym Układzie Słonecznym, zajmowałyby ponad połowę dystansu Ziemia-Słońce. Z kolei gdyby naszego Saturna zastąpić Saturnem na sterydach, jego pierścienie byłyby widoczne na niebie gołym okiem. Co więcej, wielkością przewyższałyby Księżyc w pełni.
Niewykluczone, że pierścienie te powstały w ten sam sposób, co te wokół Saturna. Jedna teoria mówi, że są pozostałościami niegdysiejszego księżyca o niestabilnej orbicie. Z czasem uległ on rozerwaniu w wyniku działających sił pływowych planety macierzystej. Małe fragmenty satelity zajęły swoje miejsca na orbicie olbrzyma. Zderzały się ze sobą jak w blenderze. Po jakimś czasie zostały po nich jedynie cząsteczki pyłu i lodu, poruszające się wokół kolosalnego obiektu. Inna teoria mówi, że planety powstały w wyniku kolizji Księżyca z asteroidą lub innym księżycem. Potem grawitacyjny blender zrobił swoje i zmienił jego odłamki w pierścienie. Niektórzy uczeni uważają, że uformowały się w mniej więcej tym samym czasie, co sama planeta. Tak więc są pozostałościami planetarnej mgławicy, czyli obłoku gazu, kosmicznych skał i pyłu. Potem obłok prawdopodobnie skurczył się i utwardził, tworząc planetę. Możemy się tylko domyślać, skąd wzięły się pierścienie Super Saturna. Uczeni uważają, że ich masa stanowi 80% ziemskiej. Może to oznaczać, że do niedawna orbitujący wokół J1407b księżyc był podobnych rozmiarów co nasza planeta. Pomiędzy tymi pierścieniami jest przestrzeń. Uczeni twierdzą, że właśnie tam może znajdować się księżyc Super Saturna. Jeśli to prawda, powinien być rozmiarów Marsa, a jeżeli naukowcy mają rację i Super Saturn naprawdę jest brązowym karłem, to naprawdę niesamowite odkrycie. Będą mogli śledzić proces jego starzenia się. Możliwe, że brązowe karły tracą swoją energię i kurczą się, ostatecznie znikając. Gdy wyczerpią im się zapasy energii, zmieniają się w czarne karły, które łatwo pomylić z czarnymi dziurami. Jak dotąd nie odkryliśmy jeszcze żadnego czarnego karła we Wszechświecie, ponieważ ich powstanie trwa od bilionów do kwadrylionów lat. Nasz Wszechświat jest za młody, a żadna z gwiazd, nawet tych powstałych przed narodzinami Wszechświata, nie miała czasu na przeobrażenie się w czarnego karła. Jednym z najstarszych obiektów we Wszechświecie jest ten biały karzeł z dość długą nazwą. Ma od 11 do 12 miliardów lat i jest o połowę chłodniejszy od naszego Słońca i wciąż się schładza. Przeobrażenie w czarnego karła potrwa jakieś 10 i 15 zer lat. Dla porównania nasz Wszechświat ma 14 i 10 zer lat. Uczeni wierzą, że czarny karzeł będzie istniał przez około 10 i 25 zer lat, żywiąc się ciemną materią. Po tym czasie jego protony, najmniejsze cząsteczki materii, zaczną się rozkładać, a czarny karzeł wyparuje. Proces ten zajmie kolejne 10 i 49 zer lat. Ale jeśli protony pozostaną nienaruszone, czarnego karła czeka znacznie ciekawszy przebieg zdarzeń. W ciągu kolejnych 10 i 1500 zer lat stanie się on żelazową gwiazdą, czyli taką kosmiczną kulą armatnią. Ta żelazna bryła będzie istnieć kilka miliardów razy dłużej niż cały Wszechświat, do momentu, w którym stanie się czarną dziurą. Tak więc proces powstawania czarnego karła jest niebotycznie długi. Zestarzenie się do tego stadium zajęłoby zwykłej gwieździe multum czasu, ale Super Saturn, o ile jest brązowym karłem, może być znacznie bliżej tego etapu. Saturn na sterydach nie jest jedyną dziwną planetą we Wszechświecie. Oto Gliese 436b. Odkryto ją metodą tranzytową. Tranzyt ma miejsce wtedy, gdy planeta przemieszcza się między tarczą gwiazdy macierzystej a obserwatorem. Proces ten przypomina zaćmienie Księżyca. Ta planeta jest czterokrotnie większa od Ziemi i 22 razy od niej cięższa, prawie jak Neptun. To niezwykły wodny świat. Jego woda jest w stałym stanie skupienia, ale to nie lód. Ma temperaturę około 270 stopni Celsjusza. Zazwyczaj woda paruje w 100 stopniach, ale na Gliese 436b ciecz pozostaje ciałem stałym ze względu na ekstremalne ciśnienie. Uczeni odkryli również, że atmosfera planety wyparowuje w kosmos. Z tego względu rozciąga się wokół niej gigantyczny obłok. Stale porusza się po orbicie, tworząc za planetą długi ogon, podobny do tego, jaki mają komety. Cancri E ma o wiele większą wartość niż wszystkie pieniądze na Ziemi razem wzięte. Po całej planecie rozsiane są diamenty. Jest ona mniej więcej dwukrotnie większa i ośmiokrotnie cięższa od Ziemi. Ta planeta się nie obraca. Jest zwrócona ku gwieździe macierzystej wciąż tą samą stroną. Panująca na jej powierzchni temperatura jest niemal dwukrotnie wyższa niż temperatura płomieni. Ponieważ gwiazda macierzysta jest bogata w węgiel, jej planeta również posiada jego duże pokłady. Za sprawą ogromnego ciśnienia i temperatury pierwiastek ten ulega metamorfozie w grafit oraz diamenty. Niestety planeta ta jest oddalona od Ziemi o 40 lat świetlnych. Dotarcie do niej standardową rakietą zajęłoby jakieś 730 tysięcy lat. Kolejną planetą bogatą w drogie kamienie jest HP7b.
Znajduje się w odległości około 1000 lat świetlnych od Ziemi. Jest o 60% większa i niemal dwukrotnie cięższa od Jowisza. Planeta jest tak blisko swej gwiazdy macierzystej, że jeden obieg wokół niej wykonuje w zaledwie 2 dni ziemskie. Ze względu na bliskość do swojej gwiazdy, HB7b niemal dorównuje temperaturą białemu Karłowi. Gdybyśmy spojrzeli na jej ciemną stronę, zobaczylibyśmy nietypowe chmury. Uczeni uważają, że mogą one zawierać duże ilości korundu. To substancja tworząca rubiny i szafiry. Niewykluczone więc, że występują tam opady bardzo drogich kamieni. WASP-12b jest jedną z najciemniejszych odkrytych planet. Tylko jedna z jej stron jest zwrócona ku gwieździe macierzystej. Powierzchnia planety jest tak ciemna, że wchłania około 94% widocznego światła. Wygląda więc jak czarna dziura. Gwiazda macierzysta z kolei rozgrzewa tę planetę tak bardzo, że jej materiał nieustannie wyparowuje. Silna grawitacja gwiazdy przyciąga do siebie powstały obłok, który formuje wokół niej dysk. Jednak absolutnym mistrzem ciemności jest TRS-2b. To najciemniejsza planeta znana ludzkości. Pochłania 99% światła pochodzącego z jej gwiazdy, czyli więcej niż bryłka węgla. Pozostały 1% światła odbija się od gazowego olbrzyma, nabierając czerwonego koloru. Z daleka planeta wygląda naprawdę złowieszczo. Jedną z najstarszych planet we Wszechświecie jest PSRB-16-2026b. Ma niemal 13 miliardów lat, co oznacza, że powstała jakiś miliard lat po wielkim wybuchu. Planeta jest tak wiekowa, że jej dwie gwiazdy macierzyste zdążyły ewoluować. Jedna jest białym karłem, druga zaś pulsarem, wykonującym 100 obrotów na sekundę. Wschody Słońca na tej planecie muszą być zjawiskowe. Obecnie ten system zbliża się do gęstej gromady gwiazd, co może zakończyć się gwiezdną kolizją. Nie wiadomo więc, jaki będzie jej los. Kepler-438b to jedna z najbardziej przypominających Ziemię planet. Jest raptem 12% większa i znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy macierzystej. Czyli nie jest za blisko i nie za daleko od niej. To idealne miejsce, w którym woda nie paruje ze względu na ciepło i nie zamarza z powodu zimna. Ta planeta jest w stanie podtrzymać życie na swojej powierzchni i w przyszłości może stać się naszym nowym domem. Ale podróż na nią zajęłaby nam jakieś 470 lat, nawet gdybyśmy lecieli z prędkością światła, co, jak wiemy, jest niemożliwe ze względu na prawa fizyki. Ach, Ziemia, dom, trzecia planeta od Słońca, jedyne znane miejsce we Wszechświecie, gdzie może rozwijać się życie. Mamy plus minus 78% azotu, 21% tlenu i 1% argonu, pary wodnej oraz dwutlenku węgla, czyli idealną kompozycję umożliwiającą nam oddychanie. Troposfera to najniższa i najgęstsza warstwa ziemskiej atmosfery o grubości od 8 do 14 kilometrów. To właśnie ona odpowiada za ciągłe zmiany pogody. Aby jakiekolwiek życie mogło zaistnieć, bez cienia wątpliwości potrzebowalibyśmy tej atmosfery i mieszaniny gazów do oddychania. Gdyby wszystkie planety Układu Słonecznego scaliły się w mega Ziemię, ludzie nie przeszliby ewolucji i nie wyglądaliby tak jak my obecnie, a nasz glob byłby zupełnie inny. Jeśli weźmiemy marsjański krajobraz, będziemy mieć tylko stały ląd bez dużych zbiorników wodnych. Ziemia to jedyna planeta w tej części kosmosu, na której znajdują się akweny wodne. Ale wracając, jeden z pierwszych cudów, jakie ujrzymy, to największy wulkan w Układzie Słonecznym – Olympus Mons. Jego wysokość zdecydowanie przewyższa, bo niemal trzykrotnie, Mount Everest. Kolos wznosi się na 25 km nad otaczającą równinę. Natomiast system kanionów Valles Marineris jest tak ogromny, że Wielki Kanion Colorado to przy nim średniak. Ten marsjański cud natury ma długość 4000 km i sięga ponad 6 km w głąb. Oprócz tych charakterystycznych obszarów na czerwonej planecie znajduje się też wiele innych miejsc o zdecydowanie większych gabarytach niż to, co mamy na Ziemi. Nasza megaplaneta mogłaby być tak duża jak Jowisz. Dla porównania, gdyby Ziemia była wielkości winogrona, Jowisz miałby rozmiar piłki do koszykówki.
Do wielkości Jowisza, jak ulał, pasowałyby pierścienie Saturna. Wyglądają one jak porzucone fragmenty kamieni, ale w rzeczywistości są to cząstki lodu i kawałki zamarzniętych skał. Mają bardzo różną wielkość. Od zwykłych kamyków po rozmiar samochodu. Pierścienie Saturna utrzymuje swoista grawitacja występująca w tym regionie kosmosu. Przez to, że na niebie unosi się mnóstwo lodowych skał, na planetę nie będzie trafiać zbyt wiele światła słonecznego, a to oznacza niższe temperatury niż na Ziemi, nie wspominając już o licznych księżycach, które krążą wokół Saturna. Nasza megaplaneta również mogłaby mieć wiele naturalnych satelitów, co przyczyniłoby się jednak do powstawania fal tsunami. Charakterystycznym elementem Jowisza jest wielka czerwona plama, miejsce dwa razy większe od Ziemi, w którym występują huraganowe burze trwające setki lat. Ludzie z megaziemi z pewnością osiedlą się z dala od niej. Merkury to rzecz jasna planeta, ale ze względu na liczne kratery wyglądem przypomina bardziej księżyc. To efekt uderzeń wielu asteroid i komet, które na przestrzeni dziejów zostawiły trwały ślad na powierzchni. Jednak tutejszy krajobraz tworzą głównie góry, wyżyny, klify i doliny. Basen uderzeniowy Caloris Basin ma prawie 1600 km średnicy. Podobno powstał właśnie od uderzenia komety. Pustynie na Ziemi to przeważnie gorące tereny zdominowane przez piaszczyste wydmy, ale znajdują się na nich również równiny i małe wzgórza. Największa pustynia na świecie to cała Antarktyda. Merkury nie posiada atmosfery, która zatrzymywałaby ciepło, więc po stronie zwróconej do Słońca, na jego powierzchni, robi się naprawdę gorąco. Z kolei na nienasłonecznionej części planety jest przeraźliwie zimno. Na naszej połączonej mega Ziemi pustynie najpewniej będą przypominać krajobraz Merkurego. A zwierzęta? Możemy spodziewać się czegoś w rodzaju gigantycznych skorpionów i pustynnych węży, które będą wygrzewać się na Słońcu w ciągu dnia, a w nocy wychodzić na polowanie, tyle że gwałtownie rosnące temperatury w dzień stopiłyby każdą żywą istotę. Merkury znajduje się najbliżej Słońca, a jednak wcale nie jest najgorętszą planetą. Temperatury na Wenus sięgają blisko 500 stopni Celsjusza. Naukowcy uważają, że tutejszy nizinny krajobraz to zasługa właśnie tych ekstremalnych temperatur. Jednak nie cała powierzchnia tak wygląda, są też wulkany i wzniesienia. Prawdopodobnie zbliżone ukształtowanie terenu i klimat będzie można zaobserwować w pobliżu równika, ponieważ tam też przez cały czas jest gorąco. Ludzie mogliby tam żyć wyłącznie w specjalnych kapsułach, ale ponieważ planeta jest teraz ogromna, nie musi być zaludniona w każdym miejscu. Niektóre obszary będą miały odpowiednią atmosferę do oddychania, a inne miejsca już nie. Na biegunach klimat najpewniej upodobni się do tego, jaki panuje na Plutonie, który przecież oficjalnie nie jest już planetą. W 2006 roku ogłoszono go planetą karłowatą, mniejszą nawet od Księżyca. O tym miniaturowym krążącym obiekcie wiadomo niewiele. Jedynie to, że składa się w około 70% ze skał i w 30% z lodu. Naukowcy uważają, że część jego powierzchni pokryta jest zamarzniętym azotem i lodowym metanem, a także etanem i dwutlenkiem węgla. Z uwagi na ogromny rozmiar naszej megaplanety, grawitacja będzie tutaj dość silna. Przyciąganie Jowisza sprawi, że podwoimy naszą masę. Ludzie najprawdopodobniej będą bardzo wysocy i dużych gabarytów, aby dostosować się do wielkości planety. Nawet oceany będą ogromne. Te, które znamy obecnie, wyglądałyby jak małe jeziora w porównaniu z tym, co do zaoferowania miałaby mega Ziemia. Ludzie potrzebują czegoś zbliżonego do rytmu 24 godzin. Nasz organizm dość dobrze się do tego przystosował, ale gdyby doba miała kilka godzin więcej lub mniej, nie stanowiłoby to dla nas większej różnicy. Na żadnej innej planecie nie moglibyśmy żyć bez odpowiedniego sprzętu. W miejscach takich jak Jowisz, Neptun i Saturn wytrzymalibyśmy dosłownie kilka sekund. Na Marsie udałoby się przetrwać tylko tyle, na ile da się wstrzymać oddech. Atmosfera jest cienka, a grawitacja podobna do naszej i można zamarznąć z zimna. Choć nazywamy go czerwoną planetą, w rzeczywistości jest tam bardzo zimno, a na biegunach występują polarne czapy lodowe pokryte dwutlenkiem węgla. Podobnie sytuacja wygląda na Merkurym. W tym uroczym miejscu między wschodem a zachodem Słońca też przeżylibyśmy tylko przez długość wstrzymanego oddechu.
Na megaplanecie starożytne cywilizacje nie byłyby tak różnorodne jak te na Ziemi, ponieważ ekstremalne ukształtowanie i warunki klimatyczne nie pozwoliłyby na odkrycia i handel, ale ostatecznie wraz z rozwojem specjalnych technologii na niektórych obszarach pojawiłyby się różne kultury. Wiele zwierząt rozwinęłoby się również w specyficzny i niepowtarzalny sposób. Jednak ogromne rozmiary planety, izolacja i obecność na szczycie łańcucha pokarmowego pozwoliłaby niektórym gatunkom przetrwać od samego początku bez ewolucji. Jest więc możliwe, że na megaziemi znalazłyby się prehistoryczne dinozaury i to jeszcze większe niż te, które chodziły po naszej planecie. Prawdopodobnym jest też, że ludzie będą się od siebie różnić pod względem fizycznym. Mogłoby się nawet pojawić kilka gatunków ludzi żyjących na przeciwległych krańcach planety. Z powodu izolacji ewoluowałyby one na swój własny sposób, dostosowując się do otoczenia. A w ciągu stuleci postęp technologiczny przyczyniłby się do rozwoju różnych kultur, a my bylibyśmy bardziej otwarci na siebie nawzajem. Neandertalczycy oraz Homo sapiens żyli kiedyś obok siebie i tworzyli dwa odrębne ludzkie gatunki. Ci pierwsi byli inteligentni i używali narzędzi do polowania oraz rysowania. Przedstawicielom Homo sapiens udało się przetrwać i wyruszyć w wędrówkę, by odkrywać nowe krainy. Mogłyby więc istnieć dwa dominujące gatunki ludzi i kilka mniejszych żyjących na określonych obszarach megaziemi. Ludzie będą więksi, wytrzymalsi i szybsi od nas. Ci żyjący w otoczeniu drzew będą mieli wydłużone kończyny, aby huśtać się na nich i przeskakiwać z gałęzi na gałąź. Natomiast ludzie zajmujący sawanny będą prawdopodobnie bardzo szybko biegać i dlatego wykształcą długie nogi. Państwa i miasta będą większe niż te, które znamy z teraźniejszości. Jeden kraj przypomina pod względem powierzchni całą naszą obecną planetę. Populacja może liczyć dziesiątki miliardów ludzi. Wynaleziona zostałaby zapewne specjalna technologia transportowa, aby ludzie mogli podróżować z jednego kontynentu na drugi. Przy użyciu tradycyjnych samolotów pokonanie tych odległości trwałoby miesiącami, a nawet latami. Potrzebne będą super szybkie pociągi, które przemieszczają się po lądzie, oraz samoloty rakietowe przemierzające drogi powietrzne. Podróżowanie po oceanach będzie wymagało niezwykle wytrzymałych statków. Nawet teraz pokonanie Atlantyku jest dla wielu osób przerażającym wyzwaniem, a wyobraźcie sobie przeprawę przez zbiornik wodny, który jest potencjalnie 8 razy większy od Ziemi. Większe statki w tej sytuacji to konieczność. Niektórych obszarów będzie należało unikać, jak choćby wspominanej już wielkiej czerwonej plamy z nieustannie szalejącymi burzami. Ale branża turystyczna znajdzie rozwiązanie dla każdego, kto chciałby to zobaczyć. Życie na megaziemi raczej nie jest realną perspektywą, ale naukowcy analizują już przecież opcje przeprowadzki na inne planety w celu znalezienia dla ludzi nowego domu. Egzoplaneta to każda planeta, która znajduje się poza Układem Słonecznym. Niektóre z nich poruszają się swobodnie. Są to tak zwane samotne planety. Krążą wokół centrum galaktyki. Pozostałe przemieszczają się po orbicie wokół gwiazdy macierzystej, a czasem nawet dwóch. Astronomowie po raz pierwszy odkryli planety pozasłoneczne w latach 90. XX wieku. Od tego czasu odnaleziono ich tysiące. Teraz wy też możecie je zobaczyć. Uwaga, niektóre z nich są dość nietypowe, a część przypomina naszą rodzimą planetę i niewykluczone, że mogłoby się na nich rozwijać życie. Najbliższą Ziemi egzoplanetą jest Proxima Centauri b. Leży w odległości zaledwie 4,2 roku świetlnego od nas. Astronomowie odkryli niedawno, że ten świat może przypominać Ziemię dużo bardziej niż początkowo zakładali. Jest tylko o 17% masywniejsza od naszej rodzimej planety. Krąży wokół gwiazdy jaśniejszej i lżejszej niż Słońce. Proxima Centauri b leży w środku tak zwanej strefy zamieszkiwalnej gwiazdy. Oznacza to, że istnieje szansa, że na planecie znajduje się woda w stanie ciekłym, a co za tym idzie – życie. Wygląda na to, że egzoplaneta porusza się w obrocie synchronicznym ze swoją gwiazdą, czyli przez cały czas jest zwrócona do niej jedną stroną, podczas gdy drugą okrywa wieczna noc. Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy planeta ma atmosferę. Orbituje ona zbyt blisko swojej gwiazdy, a jedno okrążenie trwa 11 ziemskich dni.
W związku z tym promieniowanie gwiazdy może wypierać powietrze z planety. Jeśli tak jest, mało prawdopodobne, że na Proximie Centauri B znajdziemy zbiorniki wodne. Gliese 832C jest oddalona o 16 lat świetlnych od Ziemi. W kosmicznej perspektywie to jak rzut beretem. Masa planety jest pięciokrotnie większa od masy Ziemi, krąży znacznie bliżej swojej macierzystej gwiazdy i dlatego rok trwa tam zaledwie 36 dni. Ale ponieważ jej gwiazda to czerwony karzeł, dużo chłodniejszy i ciemniejszy niż Słońce, do Gliese 832C dociera tyle samo światła i ciepła, co do naszej planety. Nie wiadomo jednak, czy egzoplaneta jest podobna do naszego ojczystego świata. Prawdopodobnie znajduje się tam gęstsza atmosfera, która powoduje niekontrolowany efekt cieplarniany. Zjawisko powstaje, gdy planeta pochłania więcej ciepła z macierzystej gwiazdy, niż jest w stanie oddać. Oznacza to, że Gliese 832C będzie przypominać raczej rozpaloną Wenus niż względnie chłodną Ziemię. Kolejną podobną do Ziemi planetą jest TOI 700D. Leży 100 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Złotej Ryby. Krąży wokół dość małego i chłodnego karła, którego masa stanowi około 40% masy i rozmiaru Słońca. Na jego powierzchni panują temperatury o połowę wyższe niż na naszej rodzimej gwieździe. Krążąca po zewnętrznej orbicie tego ciała niebieskiego planeta TOI 700D jest mniej więcej wielkości Ziemi i leży w ekostrefie swojej rodzimej gwiazdy. Do planety nie docierają rozbłyski z tej gwiazdy. To zwiększa szanse, że egzoplaneta nadaje się do zamieszkania, a więc potencjalnie mogłoby się rozwinąć na niej życie. Naukowcy nie są jednak pewni, jakie warunki na niej panują. Opracowali komputerową symulację, w której planeta jest pokryta oceanem. Ma bardzo gęstą atmosferę, zdominowaną przez dwutlenek węgla. Astronomowie uważają, że podobna atmosfera otaczała Marsa, kiedy był jeszcze młodą planetą. Ale na trójwymiarowym modelu TOI 700D została zaprezentowana jako bezchmurny świat pokryty tylko lądem. Tak prawdopodobnie wyglądałaby Ziemia, gdyby nie było na niej oceanów. Wiatry na tej planecie przemieszczają się z nocnej strony i spotykają na obszarze zwróconym w stronę gwiazdy. Istnieje egzoplaneta, która wyróżnia się spośród innych niesamowitym fioletowym kolorem. Znaleźć ją można w gwiazdozbiorze Panny. Planeta nosi nazwę Gliese 504b. Odległość między nią a jej macierzystą gwiazdą jest 10 razy większa niż dystans między Słońcem a Jowiszem. Planeta uformowała się stosunkowo niedawno i nadal jarzy się ciepłem i dlatego jej powierzchnia ma różową barwę. Zaledwie 20 lat świetlnych od Słońca, co nie jest w sumie tak daleko, biorąc pod uwagę kosmiczne odległości, w naszej rodzimej galaktyce Drogi Mlecznej krąży nietypowa samotna planeta. Ale pomimo faktu, że nie porusza się po orbicie żadnej gwiazdy, wykazuje niewiarygodnie silne pole magnetyczne. Jest ono 4 miliony razy silniejsze od ziemskiego. Na egzoplanecie pojawiają się też niesamowite zorze. Kiedy odkryto ją w 2016 roku, astronomowie byli niemal pewni, że to brązowy karzeł, czyli obiekt o zbyt dużej masie, by być uznawany za planetę i zbyt małej jak na gwiazdę. Później znaleźli jednak dowód na to, że planeta jest zbyt mała, by określać ją brązowym karłem. Co nie znaczy, że nie jest kolosalna na tle innych ciał niebieskich. Jest o 1,2 szersza niż największa planeta Układu Słonecznego, czyli Jowisz, i ponad 12-krotnie od niego cięższa. Astronomowie uważają, że wyjątkowo silne pole magnetyczne obiektu sprzyja powstawaniu zorzy. Ale najciekawsze jest to, że tworzą się one inaczej niż na Ziemi. Niewykluczone, że te świetlne spektakle powstają z udziałem księżyca egzoplanety. Gdybyście oddalili się o 20 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, napotkalibyście na swojej drodze czerwonego karła w gwiazdozbiorze Strzelca. Tego typu gwiazdy są dość chłodne i małe. W dużej odległości od tego zimnego, czerwonego karła krąży planeta. Odległość pomiędzy ciałami niebieskimi jest tak duża, że do egzoplanety dociera znikoma ilość ciepła. To jedna z najzimniejszych planet, jakie kiedykolwiek odkryto. Średnia temperatura na jej powierzchni spada poniżej minus 218 stopni Celsjusza. I dlatego cała planeta jest pokryta grubą warstwą lodu. Gdybyście tam trafili, waszym oczom ukazałyby się tylko lodowce, równiny i lodowe góry.
A mimo to astronomowie twierdzą, że głęboko pod tą zamarzniętą pokrywą może istnieć życie. Wszystko dlatego, że jądro planety prawdopodobnie generuje tyle ciepła, że mogłoby stopić część wewnętrznej warstwy lodu. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z ogromnym podpowierzchniowym oceanem, w którym niewykluczone, że roiłoby się od dziwacznych form życia. Jedną z najstarszych znanych nam egzoplanet jest PSR B162026b. Ma około 12 700 milionów lat. Jest prawie 3 razy starsza niż Ziemia, która pojawiła się 4,5 miliarda lat temu. Oznacza to, że do uformowania planety Matuzalem doszło zaledwie miliard lat po Wielkim Wybuchu. Jest ona tak stara, że jej dwie gwiazdy macierzyste miały wystarczająco dużo czasu, żeby przemienić się w białego karła i w pulsara, wykonującego prawie 100 obrotów na sekundę. Wschody Słońca na tej planecie muszą prezentować się niebywale. Założę się, że nie widzieliście jeszcze tak spektakularnej egzoplanety. Często nazywa się ją Super Saturnem lub Saturnem na sterydach. Wszystko dlatego, że J1407b jest otoczony ogromnym systemem pierścieni. Są one 640 razy większe niż pierścienie Saturna. Ten dziwaczny świat jest oddalony od Ziemi o 434 lata świetlne. To jedyna znana nam planeta, która ma pierścienie podobne do tych otaczających Saturna. Gdybyśmy przenieśli J1407b do Układu Słonecznego i zastąpili nią jej mniejszego brata, jej pierścienie przewyższyłyby rozmiarem Księżyc w pełni. Astronomowie zauważyli też, że pomiędzy nimi występuje przerwa. Istnieje spora szansa, że gdzieś w obrębie tego pasa krąży egzoksiężyc wielkości Marsa. Trzeba przyznać, że jego mieszkańcy mieliby przepiękny widok z okna. Kolejna egzoplaneta, zwana WASP-12b, żywi się światłem pochodzącym ze swojej gwiazdy. To jeden z najciemniejszych światów znanych ludzkości. Wszystko dlatego, że jego dzienna strona pochłania światło, zamiast go odbijać. Planeta jest olbrzymia, dwukrotnie większa niż Jowisz. Zatrzymuje ponad 94% światła, które dociera do jej atmosfery. I prawdopodobnie to jest główną przyczyną występowania tak ekstremalnych temperatur na jej powierzchni. Sięgają nawet 2,5 tysiąca Celsjusza. Jest tam prawie w połowie tak gorąco jak na powierzchni Słońca. WASP-12b krąży tak blisko swojej macierzystej gwiazdy, że jej pełne okrążenie trwa tylko jeden dzień. Nocna strona planety nie jest już tak gorąca jak dzienna. Temperatura wynosi tam zaledwie 1200 stopni Celsjusza. Z powodu różnicy temperatur nad powierzchnią planety zbierają się obłoki pary wodnej i chmury. Od czasu do czasu wiry materii z rozgrzanej atmosfery planety wylewają się na jej gwiazdę. W odległości 4000 lat świetlnych od Ziemi leży egzoplaneta, która może być jednym wielkim diamentem. Jest 5 razy większa od naszej planety, ale potrzebuje tylko 2 godzin i 10 minut, żeby okrążyć swoją gwiazdę macierzystą, obracającego się 10 tysięcy razy na minutę pulsara. To najgęstsza planeta, jaką do tej pory udało się nam odkryć. Składa się głównie z węgla, który jest tak gęsty, że według astronomów może się krystalizować. Gdyby faktycznie tak było, oznaczałoby to, że przynajmniej jakaś część planety jest diamentowa. Na WASP-76b po nocnej stronie padają żelazne deszcze, a na dziennej stronie temperatury sięgają 2400 stopni Celsjusza. W takich warunkach odparowałaby większość metali. Ta egzoplaneta jest nieco mniejsza niż Jowisz, a od Ziemi dzieli ją 640 lat świetlnych. Przyczyną tak przerażających warunków pogodowych panujących na tej planecie jest jej nietypowa orbita. Odległość między WASP-76b a jej macierzystą gwiazdą jest dziesięciokrotnie mniejsza niż dystans między Merkurym a Słońcem. Z tego powodu obracają się synchronicznie. Jedna strona WASP-76b zawsze jest zwrócona w stronę gwiazdy, a druga tkwi w jej cieniu. Ta jasno-niebieska egzoplaneta znajduje się w odległości 62 lat świetlnych od Ziemi. Jest nieco większa niż Jowisz i wygląda na spokojną i cichą. Błękitny kolor przywodzi na myśl barwy naszej planety, ale to podobieństwo maskuje tylko jej przerażającą naturę. Przepiękny odcień nadają jej atomy i cząsteczki krzemianu, które wchodzą w skład atmosfery. Wichury wieją tu z prędkością 8700 km na godzinę. To 7 razy tyle, ile wynosi prędkość dźwięku. Temperatury sięgają 870 stopni Celsjusza, ale to i tak nie jest jeszcze najgorsze.
W tym dziwacznym świecie padają deszcze szkła i to w poprzek, a więc to nie jest raczej wymarzone miejsce na wakacje. Przemierzamy kosmos z prędkością światła. Pokonanie trasy z Ziemi na Słońce w takim tempie zajmie nam zaledwie 8 minut, ale dotarcie do celu naszej podróży trwałoby 35 lat. To i tak bardzo szybko. Dla porównania, ta sama ekspedycja, ale tradycyjną rakietą trwałaby około 600 tysięcy lat. No i jesteśmy. System gwiezdny niepokojąco podobny do naszego. Uczeni podejrzewają, że może w nim istnieć życie zupełnie jak na Ziemi. W sercu tego systemu znajduje się czerwony karzeł, którego rozmiar i masa stanowi 30% Słońca. Nas bardziej interesują jednak orbitujące wokół niego planety. Pierwszą jest L9859b. Pod względem gabarytów mieści się gdzieś między Ziemią a Marsem. Jest jednak bardzo lekka. Waży o połowę mniej niż Wenus. Niestety życie na tej skalnej planecie nie ma żadnych szans rozwoju. Znajduje się ona bowiem zbyt blisko gwiazdy. Jest tam tak gorąco, że gdybyśmy spróbowali upiec ciasto na powierzchni, spalilibyśmy je na wiór. Panująca tam temperatura jest o jakieś 100 stopni wyższa niż maksymalna temperatura piekarnika. Pełny obieg wokół gwiazdy macierzystej zajmuje planecie raptem 2 dni. Ziemia robi to samo wokół Słońca w 365 dni. Co więcej, planeta ta otrzymuje od swojej gwiazdy 22 razy więcej energii niż Ziemia od Słońca. A zatem jest tam nie tylko gorąco, ale występuje również bardzo szkodliwe promieniowanie. Następna planeta jest oddalona od swej gwiazdy macierzystej o ponad 4,5 miliona kilometrów. To 13-krotnie mniej niż dystans dzielący Merkurego i Słońce. Obiega ona swoją gwiazdę w niecałe 4 dni. Co ciekawe, planeta jest 30% większa i dwukrotnie cięższa od Ziemi. Takie obiekty klasyfikuje się jako superziemie. Istnieje szansa, że planety tego typu są bogate w wodę lodową, metan oraz wodór. Elementy te należą do podstawowych, które umożliwiają rozwój życia. Wielu uczonych uważa, że takie miejsca mogą zamieszkiwać pozaziemskie cywilizacje, ale potężny rozmiar planety sprawia, że siła jej grawitacji jest proporcjonalnie większa. Tak więc cywilizacje te miałyby niemały problem z wylotem w kosmos. Po prostu osiągnięcie właściwej prędkości byłoby bardzo trudne. I tak jak w pierwszym przypadku, życie nie jest tu możliwe, ponieważ planeta znajduje się zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej, podobnie do naszego Układu Słonecznego. Dwie najbliższe jej planety są zbyt gorące, za to trzecia prezentuje się nieco bardziej obiecująco. L9859d jest niemal dwukrotnie cięższa od Ziemi i o połowę większa. Według obliczeń naukowców, 1/3 jej masy może stanowić woda. Dla porównania, na Ziemi to zaledwie 0,02%. Obecność wody jest głównym warunkiem powstania życia, ale możemy się jedynie domyślać, gdzie szukać jej na tej planecie. Niewykluczone, że znajduje się na powierzchni, tyle że wysokie temperatury w krótkim czasie zmieniłyby większe oceany w bezkresne obłoki pary wodnej. Równie dobrze woda może kryć się w podziemnych rezerwuarach. Nie mamy jednak pewności. Przejdźmy do następnego obiektu w tym systemie gwiezdnym. Nowo odkryta planeta należy do klasy Super Venus. L9859e ma skalną powłokę i jest trzykrotnie większa od Ziemi. Klasa Super Venus oznacza, że planeta jest wystarczająco ciężka, aby posiadała swoją własną atmosferę, jednak panujące na niej warunki bardziej przypominają szklarnię. Różne gazy wypełniają atmosferę, a przechodzące przez nie promienie gwiazdy docierają aż do powierzchni, odbijają się od niej i wznoszą ku górze. W konsekwencji planeta robi się coraz gęstsza. Oto efekt cieplarniany, którego tak bardzo staramy się uniknąć na Ziemi. Na domiar złego gwiezdne wiatry wydmuchują z górnych warstw atmosfery parę wodną i inne elementy wprost w bezkres kosmosu. Życie na takiej planecie nie może istnieć, a co dopiero mówić o jakimkolwiek rozwoju. Zupełnie jak na bliźniaczej siostrze Ziemi, Wenus. Póki co wszystkie planety, które omówiliśmy, znajdują się poza ekosferą swojej gwiazdy macierzystej. Natomiast optymalny dystans jest taki, nie za blisko, żeby planeta nie zrobiła się zbyt gorąca, a woda od razu nie wyparowała, ale także nie za daleko. Dzięki temu planeta nie zmieni się w skute lodem pustkowie, a obiekty B, C, D i E są zbyt blisko swojej gwiazdy macierzystej.
Ale w omawianym układzie istnieje również hipotetyczna planeta F, która ponoć znajduje się właśnie w ekosferze. Kandydatka na superziemię jest 2,5 razy cięższa od naszego domu. Można więc domniemywać, że to skalny świat, podobnie do innych planet w tym systemie. Waga obiektu F jest wystarczająca, aby występowała tam gęsta atmosfera. Z kolei temperatura powierzchni powinna być odpowiednia, żeby istniała tam woda w stanie ciekłym. Pełny obieg wokół gwiazdy macierzystej trwa 23 dni, co oznacza, że co 3 tygodnie jest tam nowy rok. Jednak mało prawdopodobne, aby zamieszkiwała ją jakaś cywilizacja, która tak często by świętowała. Jak na razie istnienie tej planety jest bardzo wątpliwe, jako że po prostu nie ma ku temu niezbitych dowodów. Wszystkie pozostałe planety odkryto metodą tranzytu. Polega ona na skierowaniu dostępnych teleskopów bezpośrednio na gwiazdę oraz obserwowaniu zmian w jej jasności. Gdy spadnie nawet odrobinę, to znaczy, że właśnie między nas a gwiazdę wtargnęła jakaś planeta, zupełnie jak ta kropeczka. Musimy się spieszyć, żeby określić jej rozmiar i prędkość, jako że pozostanie na tle gwiazdy bardzo krótko. Podobne tranzyty Merkurego i Wenus możemy zaobserwować na tarczy naszego Słońca. W dalekim kosmosie znajduje się co najmniej 29 potencjalnie zamieszkiwalnych planet, które mogą obserwować Ziemię w ten sam sposób. W odległości kilkuset lat świetlnych jest 1715 gwiazd. Każdą z nich obiegają planety, spośród których tylko 29 znajduje się w ekosferach. Oznacza to, że inteligentne pozaziemskie cywilizacje być może rzeczywiście gdzieś tam istnieją. Jeśli tak jest, one również mogą skierować swoje teleskopy w kierunku naszego Słońca oraz zobaczyć mały punkcik przechodzący przed jego tarczą. Co więcej, pewnie prowadziły swoje obserwacje przez co najmniej ostatnie 5000 lat. Niewykluczone zatem, że kosmici podglądali dynamiczny rozwój naszej cywilizacji. Ponadto planety te są wystarczająco blisko, żeby wychwycić nasze sygnały radiowe, a nawet transmisje telewizyjne. Pamiętajmy jednak, że działa to w obie strony. Sygnały radiowe przemieszczają się z prędkością światła. Te technologie opanowaliśmy do perfekcji jakieś 100 lat temu. Jeśli faktycznie gdzieś istnieje inteligentna cywilizacja, my również wychwycilibyśmy jej sygnały. Jak dotąd nic takiego się nie wydarzyło. Nie mamy więc żadnych dowodów na poparcie naszej teorii. Odkrycie gwiezdnego systemu L9859 jest dla nas bardzo ważne, ponieważ zawsze szukamy śladów życia poza granicami naszego Układu Słonecznego, a planety z klasy Superziem najlepiej nadają się na jego rozwój. Takie ciała niebieskie niekiedy nazywa się superzamieszkiwalnymi. Według niektórych astronomów Ziemia jest dobrym miejscem dla życia, ale nie najlepszym. Superzamieszkiwalne planety musiałyby być o 30% większe od Ziemi oraz dwukrotnie od niej cięższe. Wtedy grawitacja byłaby odpowiednio silniejsza, co z kolei sprzyjałoby powstaniu gęstszej atmosfery z wyższym stężeniem tlenu. W konsekwencji średnia temperatura takiego obiektu wynosiłaby optymalne 25 stopni Celsjusza. Tak więc flora z pewnością mogłaby się tu rozwinąć. Mniejsza grawitacja oznacza również bardziej wypłaszczoną powierzchnię. To z kolei wiąże się z większą liczbą oceanów niż na Ziemi. Dzięki temu życie morskie byłoby bardziej zróżnicowane. Równie ważną rolę odgrywa sama gwiazda macierzysta. Powinna być mniejsza od naszego Słońca. Im większa gwiazda, tym więcej spala swojego paliwa, skracając tym samym własną żywotność. Nasze Słońce na przykład może funkcjonować do około 10 miliardów lat, podczas gdy czerwony karzeł do 30 miliardów. Więcej czasu oznacza więcej możliwości do narodzin życia oraz ewolucji. Jak na razie astronomowie odkryli 24 super obfite planety, ale to wciąż nie gwarantuje obecności życia. Niektórzy uczeni sądzą, że w innych galaktykach już teraz może istnieć co najmniej 36 zaawansowanych cywilizacji. Wniosek ten wysnuli w trakcie poszukiwań na mapie gwiazd światów podobnych do naszego. Najpierw wśród 100 miliardów gwiazd w danej galaktyce znajdujemy podobne Słońce do naszego. Potem wybieramy z nich te bogate w żelazo. Takie gwiazdy płoną w optymalnej temperaturze, co pomaga obiegającym je planetom wytworzyć jądro z żelaza i upodobnić się do Ziemi. Z tego zbioru selekcjonujemy teraz względnie młode gwiazdy, ponieważ wraz z wiekiem rozszerzają się i mogą albo wchłonąć swoje planety, albo żywcem je spalić.
I ostatnia rzecz. W całym tym szeregu musimy znaleźć takie planety, które znajdują się akurat w ekosferze swych gwiazd macierzystych. No i proszę, 36 światów, które mogą zamieszkiwać nieznane nam cywilizacje. Nie dowiemy się jednak, czy tam są, dopóki się z nimi nie skontaktujemy. Był rok 1994. Wokół panowała ciemność, więc nikt nie widział dwóch osób, które sforsowały wyjście awaryjne szklanej budowli Biosfera 2 w Arizonie. Byli zdeterminowani, aby uwolnić 7 śmiałków zamkniętych tam na miesiąc, ryzykujących swoje życie w imię nauki. Misja tej dwójki się powiodła, ale zostali skazani za włamanie i wandalizm. Byli to Abigail Ayling i Mark Van Tilo, którzy należeli do pierwszej grupy biedaków, którzy mieszkali w tym miejscu niczym króliki doświadczalne. Nie chcieli, aby ktokolwiek inny przechodził przez ten sam koszmar. $150 milionów. Tyle wydano, aby sprawdzić, czy ludzie mogą stworzyć odpowiednie warunki do życia na innych planetach, takich jak Mars. W tym celu naukowcy zbudowali mini-świat z ponad 3000 gatunków roślin i zwierząt. Biosfera 2 to odizolowane, ponad jednohektarowe siedlisko, w którym stworzono mikrolas deszczowy, prywatną plażę z rafą koralową, sawannę porośniętą trawą, bagno, a nawet pustynię. Między 1991 a 1993 rokiem nikt ani nic nie mogło ani opuścić tego miejsca, ani do niego wejść. Grupę 7 osób zamkniętych w środku nazywano biosferianami. Nosili pasujące do siebie kombinezony w stylu tych ze Star Treka, uprawiali swoje jedzenie i oddychali własnym powietrzem. Nadzieje były ogromne i początkowo w grupie panował wielki entuzjazm, ale z czasem sytuacja zaczęła się komplikować. Śmiałkom coraz bardziej doskwierał głód i zaczęli robić się pomarańczowi. W Biosferze 1, czyli na prawdziwej planecie Ziemi, można zamówić pizzę w 2 minuty. Ale w Biosferze 2 przygotowanie margarity zajmowało niekończące się 4 miesiące. Musieli zbierać zboże na ciasto i doić kozy na ser. Celem była pełna samowystarczalność. Kiedy wydychali powietrze, dwutlenek węgla karmił bataty, które uprawiali, a te słodkie ziemniaki w zasadzie stawały się częścią nich samych, ponieważ ciągle je spożywali. Mieli tyle batatowych uczt, że ich skóra faktycznie zaczęła robić się pomarańczowa od nadmiaru beta-karotenu. Ta sytuacja ujawniła sporego kalibru problem. Plony w Biosferze 2 były zupełnym rozczarowaniem, a załoga narzekała na głód. Aż z tego powodu wpadli w wir szaleństwa. Nagłe ataki gniewu prowadziły do robienia rzeczy, których potem żałowali, jak kradzież bananów z piwnicznej spiżarni. W pewnym momencie zamrażarkę trzeba było zamknąć na klucz. Przez pierwsze 6 miesięcy każdy z nich zrzucił od 8 do 26 kg masy ciała. Każdego dnia ktoś miał za zadanie ważyć świeże jedzenie dla kucharza i wpisywać informacje o składnikach odżywczych do komputera. W ten sposób załoga dbała, żeby przyjmować zalecane ilości kalorii, białka i tłuszczu. Początkowo posiłki serwowano w formie bufetu, ale gdy śmiałkom dokuczał coraz większy głód, kucharze zaczęli starannie dzielić jedzenie na równe porcje. Ich dieta, składająca się głównie z batatów, marchwi, owoców i okazjonalnie mięsa, miała im pomóc przetrwać te wyczerpujące 80-godzinne tygodnie ciężkiej pracy fizycznej. Biosferanie każdy posiłek kończyli nienasyceni, a w nocy śnili o hamburgerach z McDonalda, sushi, Snickersach czy serniku. Powoli zaczynało brakować powietrza. Całe siedlisko było uszczelnione w 100% stalą i szkłem w kopule oraz solidną stalową podłogą. Upewniono się, że wszystko, co znajduje się wewnątrz, w żaden sposób nie będzie szkodziło śmiałkom. W grę nie wchodziły więc sztuczne materiały emitujące szkodliwe gazy. Pomieszczenia mieszkalne były urządzone wełną i drewnem. Obowiązywał zakaz stosowania chemicznych dezodorantów czy zdmuchiwania świeczek urodzinowych. Biosferanie polegali na jedzeniu, które same uprawiali, oraz na mikrolesie tropikalnym, skąd pochodził tlen mający zapewnić im przetrwanie. Jednak tlen uciekał bardzo szybko i ludzie dusili się we własnych emisjach dwutlenku węgla. Co gorsza, wówczas nie mieli pojęcia, dlaczego tak się dzieje.
Gdy do zakończenia eksperymentu pozostawało 9 miesięcy, poziom tlenu spadł z 21 do około 15%, co można by porównać do przebywania na szczycie góry Fuji. Czuli się okropnie, snuli się po biosferze. Nie mogli nawet dokończyć prostego zadania. Musieli robić regularne przerwy, bo łapała ich zadyszka. Następnie zaczął ich nawiedzać bezdech senny. Aby zmniejszyć poziom dwutlenku węgla wewnątrz biosfery, śmiałkowie decydowali się na różne desperackie ruchy, jak nietypowe sadzenie roślin, ograniczenie podlewania ziemi do minimum, a nawet rezygnację z uprawy. Nic nie przynosiło efektów, więc w końcu uznano, że doszli do niebezpiecznego momentu i poprosili o pomoc. Pojawiły się samochody chłodnie, które pompowały czysty tlen do środka. Gdy tylko zaczął napływać, wszyscy dosłownie skakali ze szczęścia. Powstały ekosystem zamienił się w kompletny chaos. Kolibry i pszczoły miodne zniknęły po kilku miesiącach, więc rośliny siłą rzeczy nie były już zapylane. Robaki i roztocza zaatakowały uprawy, a karaluchy po prostu się rozpanoszyły. Cztery gatunki tego robactwa wprowadzono do recyklingu materii organicznej, ale zwykłe karaluchy domowe nie dały za wygraną. Jakoś się przemknęły i rozmnożyły, stając się poważnym zagrożeniem dla upraw. Nocą kuchnia stawała się ich placem zabaw. Aby zwalczyć tę plagę, załoga posmarowała filiżanki do kawy smarem i umieściła w nich kawałki papai jako przynętę. Karaluchy wchodziły do środka i wpadały w pułapkę, bo nie mogły wspiąć się po śliskich ściankach. Głód, brak tlenu, zaraza. Taki miks doprowadziłby do szaleństwa każdego. Gorące dyskusje kończyły się rzucaniem kubkami i pluciem na siebie nawzajem. Ostatecznie cała grupa podzieliła się na dwa mniejsze zespoły. Przestali ze sobą rozmawiać i mijali się na korytarzach, nie nawiązując nawet kontaktu wzrokowego. Połowa z nich domagała się większych zasobów jedzenia i tlenu, aby kontynuować badania z godnością, podczas gdy druga grupa wierzyła w przetrwanie bez zewnętrznej pomocy, nie bacząc na konsekwencje. Jednak prawda jest taka, że złotą zasadę zamknięcia przed światem naruszono już na samym początku. Zaledwie 2 tygodnie po tym, jak śmiałkowie weszli do biosfery 2, jedna z osób, Jane Pointer, odcięła sobie koniuszek palca podczas przyrządzania ryżu. Lekarz misji próbował doszyć ten element, ale bezskutecznie. Palec po kilku dniach zaczął czernieć. Jane opuściła siedlisko i udała się do szpitala na zabieg. Wróciła po paru godzinach z torbą podróżną wypełnioną zapasami takimi jak części komputerowe i kolorowe taśmy filmowe. Dziennikarze dowiedzieli się o tym dopiero kilka miesięcy później, a to spowodowało, że wiele osób podważyło wiarygodność całego eksperymentu. Media przedstawiały tę misję jak reality show, określając ją mianem modnej ekologicznej rozrywki. Z wiadomości w telewizji można było odnieść wrażenie, że biosferanie znajdują się na krawędzi życia. Członkowie rodzin zaczęli się martwić i zatroskani dzwonili do swoich uwięzionych bliskich. Załoga czuła się, jakby przebywała w ludzkim zoo z turystami przyjeżdżającymi z daleka, którzy chcieli zajrzeć do szklanej klatki. W ciągu pierwszych 6 miesięcy okolice odwiedziło ponad 150 tysięcy osób. Biosfera 2 ostatecznie zapisała się w kulturze popularnej jako obiekt kpin. Z jej inspiracji powstał komediowy film zatytułowany Eko Jaja i całe mnóstwo zabawnych skeczy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nikt nie zrezygnował z eksperymentu i po prostu nie wyszedł. Cóż, żaden z ekologów nie chciał być tym, który pierwszy się podda. Poza tym wszyscy wciąż mieli nadzieję, że jakoś uda im się rozwiązać zagadkę wykreowania Ziemi numer 2. Pod koniec udało im się nawet znaleźć 7 ton brakującego tlenu. Został on wchłonięty przez beton. Chociaż nieustający problem z oddychaniem wydaje się największym wyzwaniem, z którym mieli do czynienia, biosferanie twierdzili, że współżycie z ludźmi w zamkniętym środowisku było jeszcze trudniejsze. Eksperyment zakończył się wielką porażką, ale uczestnicy z pewnością wyciągnęli z tego wiele cennych lekcji. Udowodnili, że zamknięty ekosystem może działać przez lata. Przyczynili się do badań nad przywracaniem raf koralowych, a ich farma dowiodła, że wysoką produktywność i recykling składników odżywczych można osiągnąć bez toksycznych chemikaliów. Ale to wcale nie był koniec szklanego kompleksu. Druga misja wewnątrz biosfery 2 zaczęła się w marcu 1994 roku.
I w tym momencie możecie wrócić do początku filmu, aby przypomnieć sobie, jak to się potoczyło.